Jakby ten illegal night i w ogóle stworzył bardzo dziwną taką społeczność motoryzacyjną, czyli wiesz, typu WNRI i różne rzeczy, spotykanie się, podpalanie rond, driftowanie, wiesz w mieście. Byłem już tak panisko od wszystkiego, od wszystkich, że chyba najbardziej co mnie cieszyło, moja mama, że choinka przyjada do domu. Na święta stary przyjadę ubrać z nią choinkę. Bo mama wiedziała, że jest. Że jest bardzo źle. No i wiadomość, nie ma jakieś tam chłopanie. No, że wiemy, że jesteś na tym, na tym no i naprawdę z niego nie wyjdziesz. O ludzie byli w stanie w nocy stanąć samochodem. krzyczeć Mazak, ty kóźny, złodzieju p... kamieniem, jajkiem coś rzucić jakby to było dla mnie takie. Aha, no spoko. Okej. Okay. Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Maciek Mazak. Dzień dobry, witam. Maciek, gdzie ty się podziałeś? Yy, no, jechałem, wyjechałem z rybnika, trochę mnie nie było. 4 spóź... miesiące nie było czy na YouTubie. Tak, ten rok, jeśli chodzi o YouTube, jest ciężkim rokiem, bo bardzo mocno się zaczął. Rok 2023 był w zasadzie od samego początku ciekawy, ponieważ wiedziałem, że to będzie rok, w którym urodzi się moje dziecko, pierwsze dziecko, więc Bruno. Bruno, tak, rozmawialiśmy o tym, pamiętam jak, jak zareagować w ogóle na tym uglęca, na, tak, na rodzinach. Wszyscy rację. byli ogólnie w szoku, więc wiedziałem, że to będzie na pewno rok mocny. Ale nie sądzę, że będzie aż tak mocny. I gdzieś tam, wspólnie z kobietą, stwierdziliśmy, że mieszkamy aktualnie w bardzo dużym, starym domu i nie damy rady go, wiesz, tam ogarnąć. I stwierdziliśmy, że chcemy coś postawić, małego, swojego. No i dokładnie 19 stycznia zakroić cały szał. Mimo tego, że, wiesz, starając się to wszystko połączyć, to było mega ciężko i po prostu stwierdziłem, że. Albo zrobimy coś na 100%, bo sobie gdzieś tam tak wiesz. Uwaliłem, że to musi być zrobione do końca roku. Mhm. Jak dziecko się urodzi, to już mamy mieszkać w domu, no i udało się. Na... No niesamowita, że chyba tak mi się w ogóle wydaje. Okay, czyli już mieszkacie na tym nowym? Tak. Okay. W marcu ruszyła budowa. E... Mieszkamy półtorej miesiąca. teraz. <laughs> okay, gratulacje, gratulacje, że no. to już strasznie szybko się to udało. No, zrobić. był to dom modułowy. Mhm. E, co prawda była to akcja taka, że ten dom był w ogóle do sprzedania już używany. Jakby ten dom był na terenie zalewowym, który mogliśmy odkupić. No i wziąłem sobie na głowę taki problem, że musiałem ten dom rozebrać. 116 m2, więc jest co rozbierać. Rozebrać, załatwić transport, przewieźć, kupić działkę, postawić. No grubo, grubo, grubo. Okej, okay, czyli tak, czyli urodziło się dziecko. Postawiłeś dom, posadziłeś drzewo. Posadziłem 12 drzew. 12 drzew. Okej, okay, yy, to jeszcze 12 synków i już będzie... Nie, nie, nie. jakby Bruno starszy. Chcę, chcę mu dać na razie wszystko, co, co mam, co najlepsze i myślę, że na ten moment jednak jest super pomysłem. Tym bardziej trafił się syn. Okej, okay, asfalt wylany pod dołem? Jeszcze nie, z tym jest mega problem. Bo właśnie yy, tak sobie wymarzyłem, że jak już idziemy tak za ciosem, to nie ma u mnie większego marzenia, mimo tego, że na YouTube mniej robię. Mhm. Na Instagramie też w sumie w tym, w tym roku trochę było mniej tego wszystkiego to był ciężki rok, ale dobry rok, to jeszcze sobie tak wymyśliłem, że jak już idziemy tak za ciosem, to największe moje marzenie kiedyś było mieć wasfaltowany plac, żeby wszystkie mm. auta sobie ustawiać, po prostu gotowe projekty na placu i tyle. No, ale tam się nie dogadaliśmy jeszcze, myślę, że to po prostu na wiosnę zrobimy, bo i tak już jest zima, więc... Okej, okay. skoro to wszystko już jest, to kiedy powrót? No, to jest akurat dosyć ciekawa sprawa, bo właśnie mam dużo takich projektów, które pokupywałem z myślą o tym, że po prostu będziemy. samochodów w sensie mm, nie. Mm. Że będziemy robić je na YouTube i po prostu ten dom tak mnie pożarł, że te samochody po prostu stoją. Więc teraz tak naprawdę, jeśli tylko uda się ogarnąć plan, bo chcemy po prostu wymyślić bardzo dobrą ideę tego nagrywania na YouTube, ponieważ aktualna moja idea jest taka, że nagrywamy budowanie samochodów w ogóle to jest mega kosztowne. No, nie jestem w stanie uciągnąć wszystkiego, wiesz, wiesz o co chodzi. Jakby mm. wiadomo, że jeśli robisz coś, co kupujesz, budujesz, poświęcasz to czas, czyli nie, jakby YouTube nie jest moją jedyną pracą, bo nie jesteś w stanie wiesz, z tego, jakby wyżyć na tym etapie. Więc ja też muszę się skupiać na tym, żeby mieć za co pracownikom dać wypłatę wszystko. E, więc jakby tworzenie YouTube'a u mnie i robienie projektów to jest typowo wycyskiwanie się z moich pieniędzy prywatnych, które idą na budowanie tych samodów. Dlatego bo wielkim moim problemem jest systematyczność, ponieważ nie zawsze masz fundusze, żeby coś kupić, zbudować, wiesz, zrobić, pokazać, i to jest jakby u mnie największy problem. I właśnie dzisiaj jest piątek, w niedzielę mamy spotkanie. Ja, mój przyjaciel i drugi mój przyjaciel, który nagrywa mi filmy, Dawid, mhm. mamy proste spotkanie, jak to robić, żeby to robić dobrze, żeby można było powrócić do systematyczności. Czy bardziej forma lifestyleowa też była dobra, czy nie? I to jest taki teraz etap, że chyba jest dobry moment, że możemy się tym zająć. Jak powiedziałem na YouTubie ostatnio, że jakbyś złapał dobry format. Na zasadzie chodzi mi o film z S-klasą. Tak, film z S-klasą to był bardzo dobry format. Dlaczego? Dlatego, że sami tanio, do... sami doradziłeś, nie wiem, czy pamiętasz, co mi doradzałeś z miniaturką, że warto by było poprawić to i to. No, no. Yy, więc też to był taki moment, że myśmy dali ten film. I ja tak naprawdę w tym filmie nie miałem, wiesz, po prostu dobra, ja mówię, no, taka głupio to zabrzmi, mm -hmm. zapchaj dziura. Zapchaj dziura. no. Ja wie, jest to film dobry, yy, ten materiał w sumie miał 3 miesiące, bo jak go auto kupiłem, potem to stało, nie było w ogóle na to czasu i stwierdziłem, że dobra, zrobiłem ten samochód. Mm. No, wykręciło to, przyszło 200 tysięcy wyświetleń chyba. No, w... więcej teraz już No, mamy. ale mówię, że w tydzień to wykręciło 200 tysięcy mm. wyświetleń, to. No, dla mnie wiesz, ja się mega tym jarem w ogóle, bo. To duży przeskok jest pomiędzy innymi filmami. Tak, w ogóle, no nie? wiesz, miałeś, ma, masz tam 40, 50, 60, 70. Film, pamiętam, ze Skylinem miał 100 chyba w dzień, to też było dużo. Bo 100 tysięcy batam w dzień było, potem to wiesz, gdzieś tam zaczął spadać, mm. ale film ze z klasą nie wiedziałem po prostu, jak pójdzie, bo mm. dodałem film, że kupiłem jeden, pierwszego w Polsce rozbitego skalę na r mm. i wiedziałem, że ten film pójdzie, bo wszystkich to będzie ciekawić, ale nie sądziłem, że taka z klasa, wiesz, wyciągnięta z lasu może pójść. To nie? prawda, ale wydaje mi się, że po pierwsze tam robotę zrobiła cena. Tak, cena, no to on, na pewno. No. On kosztował 1700 zł, naprawdę? No to było takie rozliczenie, że kupiłem dwa samochody mm -hmm. w cenie 4000 ale ten drugi samochód, który przywiozłem, sprzedałem i ta jest wysłała 1700 zł, więc jakby okay. dałem za dwa samochody 4000 O, tak to okay. było. Więc jakby cena i tak była dobra. Samochód stał 9 lat. W ogóle, wiesz, niko nawet nie chciał kupić, bo historia tych samochodów niestety jest taka, że one raczej nie działają. A ten działał? Paliło tak, panie? a ja tam przyjechałem do Krakowa, w zasadzie okazało się, że auto odpaliło. Fakt, faktem było tam trochę usterek, załadowałem go, przywiozłem i potem właśnie wiesz, była taka akcja co z nim robimy, jak robimy i ten samochód właśnieśmy uruchomili. Aktualnie podarowałem go na święta mojemu pracownikowi, bo wow. stwierdziłem, że po prostu jakby tam historia jest trochę bardziej zawiła, ale stwierdziłem, że jakby nie chcę od tego auta daleko się odsuwać, bo jest to bardzo fajna baza i po prostu w ramach tego, że mój pracownik jest dla mnie taki, że jeśli coś potrzebuje, to wiem, że on jest i mogę zawsze na niego liczyć. Stwierdzić, że fajny prezentem będzie takim po prostu, że rozdajesz samochody. Nie, no nie chcę rozdawać, bo nie chcę, wiesz, nie stać mnie jeszcze na rozdawanie samochodów, ale jeśli... Dobiliśmy takiego deala, że wiesz, nie sprzedajesz tego samochodu, tylko po prostu to jest taki samolot, który będzie sobie śmigał, bo wiem, że ciężko gdzieś tam, powiedzmy, będzie mógł budować taki samochód, żeby wiesz, mieć gdzieś tam takie pojęcie, dostęp do Księżyca do tego. Więc stwierdziłem, że jeśli da się tak zrobić i wiem, że na pewno mu się to gdzieś tam spodoba, no to stwierdziłem, że czemu nie? Tym bardziej, że nie było to aż tak drogi samochód, który udało mi się kupić w dobrej cenie, no to czemu by nie skorzystać, skoro może się ktoś ucieszyć, po prostu, nie? Hmm. Właśnie widziałem, że zrobiłeś ten film i drugi. Bardzo podobny format z innym samochodem i to in... też dość dobrze siadło, nie? Dobrze siadło, ale wiedziałem, że to nie będzie na pewno dobre, bo po pierwsze jest samochód, który raczej, wiesz, nikt nie kojarzy, nie? Mm, Jakby mówisz Mercedes S-klasa, no to kojarzyć od razu co myślisz? Pieniądze, wygoda, luksus. na pewno luksus, drogi samochód, yy, ciężko dostępny. No a jak mówisz stara Toyota, no to myślisz yy, bloki, stoi pod liściami, wiesz, i, i tylko to jest problem. Więc jakby ja też tak sądziłem, że tak, tak to może być, co prawda teraz właśnie jesteśmy w trakcie nagrywania odcinka odbudowy pełnej tego samochodu, mhm. czyli dostanie nowy lakier, nowe koła, będzie w ogóle super przygotowany, jeśli wiesz, chodzi o drift i też to będzie samochód, który będzie do sprzedania, ale właśnie z tym samochodem teraz dosyć mocno się tak będziemy zżywać na YouTubie, bo chcemy zrobić taką naprawdę taką odbudowę, no bo to auto aktualnie nie wygląda za ciekawie, nie? co tak, mogłeś to gdzieś prawda. tam zauważyć. To prawda, jak już tam je umyliście i te liście zdjęliście, to od razu no, wyglądał lepiej. To nie? jest w ogóle historia z auta, kiedy miałem. Miałeś to ja, auto? Ja ten samochód kiedyś kupiłem, chyba 5-6 lat temu. Yy, ja ten samochód kupiłem... W Katowicach on już miał ten silnik przełożony. E, przywiozłem go do. Co tam domu. jest za silnik? Tam jest silnik z y, Toyoty starej 1 GFS. To są mm. jedne z pierwszych w ogóle sześciocylindrowych silników w rzędzie, bez żadnego. Ktoś się tam robił, nie zrobił w sumie tego nawet najgorzej. Nawet bym powiedział, że działa, nigdy nie było z tym autem awarii. No i potem jako iż, że z tego. Jakby to był moment wtedy, jeszcze kiedy zacząłem w ogóle, wiesz, e, poznawać, co to są, wiesz, handel i motoryzacja, i w ogóle samochody. Bo jeszcze pracowałem u mojego taty, no to wtedy po prostu był taki moment, że co kupowałem i wydawało mi się, że to jest fajne, to stwierdziłem, że nie chcę tego zostawić, tylko wolę po prostu na tym zarobić, żeby kupić sobie coś kolejnego. Jakby to był wtedy początek w sumie mojego handlu i tak naprawdę to teraz się dużo nie zmieniło, bo wszystko co kupuję, to jak się jako, kupuję jako towar. Mhm. Cieszę się tym niesamowicie, jakby mega się jaram tym, że pomimo prawie 10 lat już handlu, Samochodami, motocyklami, obojętnie czym, każdy samochód, obojętnie za jaką kwotę, cieszy mnie tak samo. Hmm. Wręcz nawet chyba bardziej cieszą mnie te samochody tańsze, bo jakby wiesz, ma z tyłu takie głowy, że, a kurde, jakby się gdzieś noga podwinęła, to nie ma tyle, wiesz, tyle wtopy. Hmm. Ale jakby jednak po każdy samochód, naprawdę, czy to jest, wiesz, nowszy Mercedes, czy nowszy Nissan, czy Golf Dwójka, jadę z takim samym uciechę, z taką samą, wiesz, z takim samym bananem na twarzy i dla mnie to jest, moja dziewczyna się dalej z tego śmieje, że ja przyjeżdżam autem, ja wie widziałeś co kupiłem? Ona mówi Maciek, no jakby, no wiesz, to już jest ten moment, kiedy ale tak, widziałam, cieszę się bardzo. Jeszcze <grym grym grym> jak przyjechałeś Porsche, to jeszcze tak, <grym> tak, to pewnie wyszło. To był, to, był, to był, Porsche to był największy mój przełom w moim życiu, no. Okay, zaraz, zaraz przejdziemy do, do Porsche, jeszcze chciałem skończyć ten temat yy, S-klasy. Wydaje mi się, że tam też robotę zrobiła właśnie sama cena, po prostu to, że ten samochód był tani i samo to przyciąga na miniaturce no, ludzi jakby, jakby no. yy, to przyciągło na pewno, bardzo dużo osób pisało w komentarzach, że no, pewnie ustawione, że w życiu za tyle nie kupił, jakby okej, okay. okay, no ja nie mam takiej, wiesz, jak czytam te komentarze, to sobie myślę, no dobra, to ja to kupiłem, nie ty, więc jeśli nawet się okłamałem, to sam siebie i nie musisz to wierzyć. Jeśli ktoś nie chce, jakby nie mam zamiaru kłamać na tych miniaturkach, na tych filmach, no bo hmm, po co, po tak? Co? Jakby to wiesz, to czy to, nawet jakbym napisał, że kupię to za pięć, to i tak jest okazyjna cena, więc jakby prawda, nie ma to. Ale na YouTubie kłamstwo nigdy nie popłaca. Żad, w no, żadnym kierunku oszukiwanie widzów nie jest. No dobry. nigdy, ale jest też taki problem, że ludzie są bardzo łatwowierni w każdą stronę. Nie wiem, czy zauważyłeś taki motyw, że jesteś w stanie nagrać film, dosłownie po dwóch dniach ktoś nagra, wiesz, odpowiedź i ludzie już idą bardziej, jakby, kto doda film, za tym idą ludzie. I Aha. tak potem Krąbiewki. się, tak, tak, no niestety, tak, wydaje mi się, że jest. Nie zawsze, ale wydaje mi się, że jest. Wracając jeszcze na sekundę do tego formatu, bo jakby, że dodałeś dwa filmy obok siebie, które są mm. technicznie podobne, podobne min no. miniaturka jest bardzo podobna i to jest, moim zdaniem, to jest bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że jak długo siedzę już w branży, mm. to youtuberzy popełniają jeden podstawowy błąd. Z każdym filmem, który dodają, Staram się wymyślić koło na nowo, mm -hmm. że wymyślić inny format. Zamiast, moim zdaniem, złotym sposobem na YouTube jest to, żeby znaleźć format, który działa i powielić go mm -hmm. aż do momentu znudzenia. Typu mm -hmm. Blowek robił lifehacki z TikToka i zrobił 70 odcinków, i dopiero wtedy to padło. No, to ja pamiętam yy, no? dokładnie rozmowę z tobą na temat miniaturek, co powiedziałeś mi: Zrób sobie taką miniaturkę. Że nawet jak ktoś nie będzie czytał, a gdzieś mu się to rzuci w oczy, to będzie wiedział, że to jest Twój film. Tak, no, no Jakby dokładnie. kolorystykę dopasowaliśmy i to w sumie dzięki Tobie też tam dużo miniatury fajnie poszło. No ale to mówię, no to no z tym masz rację w 100%. Tak, że jakby jeśli coś się kończy, to wtedy dopiero można myśleć. No tylko właśnie mówię, u nas jest ten główny problem taki, że. Siano. Siano, nie? Jakby jeśli byłaby osoba, która by mogła, na przykład, bo ja jestem w 100% pewny, że w życiu ta osoba by nie straciła na tym, ale jeśli byłaby osoba, która by mogła dawać kasę na te odcinki, to jestem w święcie przekonany, że my byśmy to mogli traktować jako pracę, ta osoba by zarabiała, ja bym zarabiał i wszystko by się kręciło świetnie. Ale że jestem do tego wszystkiego sam, i muszę uciągnąć kilka, jakby wiesz, srok za ogon na raz, no to nie jest takie do końca łatwe i dlatego ta systematyczność niestety, no. no tak, ale gdyby mm, też nie wiem, jakie masz koszty życia, ale gdyby się dodawało filmy raz w tygodniu, które by szły na 300 tysięcy, to to jest już jakieś no tak, tam pieniądze. Tylko nie? teraz sobie pomyśl tak, za każdym razem musisz kupić samochód. Okay. Musisz go zrobić. Jeśli chcesz go zrobić, na przykład same kołady z klasy kosztują 12 tysięcy złotych, to są na niej teraz. Do tego sobie zrób zawieszenie. Czyli sam setup w samochodzie, który powiedzmy jest średniej klasy wartości, hmm. to jest około 20 tysięcy. Do tego jeszcze trzeba kupić bazę, czyli auto. Hmm. Do tego dodać pracę i robi się gdzieś powiedzmy plus minus 20-25 tysięcy złotych. Jeśli by to działało, czyli na przykład, nie wiem, kupowałbym ten samochód, robiłbym go, od razu bym go sprzedawał, no to wtedy inwestujesz od razu te 20, na przykład, tysięcy, które zarobiłeś i to ma prawo działać. No tylko do tego jeszcze dochodzi to, że mamy jeszcze, wiesz, innego pracownika, który się zajmuje na lekarnictwie, trzeba też mu załatwiać załatwić robotę i to wszystko jest takie koło, że za mało jest u nas w Polsce takich okazji, żeby tak się bawić. Jak gdyby, inaczej, gdyby była opcja taka, że miałbym dostęp do takich aut cały czas, to myślę, że to działa. Tylko że problem jest taki, że to się trafia raz na wiesz, pół roku, raz na dwa, dwa razy na, na pół roku na przykład, nie? To jest gdzieś takie, powiedzmy, że maksimum. Okay, a, a, a na jakiej podstawie wybierasz samochody, które pokazujesz w odcinkach? Yy, większość yy, tych samochodów to jest Instagram. Czyli ktoś dodaje post na tak. Instagram, że nie nie, 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 nie. Jakby mój Instagram ostatnio zauważyłem także że po prostu ludzie sami piszą, nie, nie wiem, siema, sąsiad ma samochód. Wygląda okay. na nieużywany, może się zapytam. Ja wiem, kurde, stary, jeśli to jest taka opcja, zajbiście, to idź. No i tak samo było ze S klasą. Napisany facet, że stoi, stoi taka z klasa, no w sumie nie jest jego. No ale jak będę jechał, to ma jeszcze jedno auto do sprzedania, to może bym wziął dwa. Więc wtedy akurat była taka sytuacja, że kupiłem Tomę z klasę nie od niego, tylko od jego sąsiada i od niego takie BMW. Ale mówię, bardzo często jest tak, że ludzie na Instagramie piszą, że na przykład mają do sprzedania samochód, czy nie chciałbym go kupić. Bardzo często wiesz, mówią swoją cenę, a ja wynożenie że niestety ta cena dla mnie jest za duża, ale mogę dać tyle. Bardzo często jest przerwa: 2-3 dni, dobra, ej, stary, jak chcesz tu No myślałem się. Jakby bardzo często tak to jest, ja zawsze mówię: zaproponuj swoją cenę, nigdy nam wiesz, nie chcę nikogo okreć, ani nic. Mówię: jeśli taka cena mi nie pasuje, to po prostu ci powiem, że mi nie pasuje, ja rzucam swoją, jeśli ci będzie pasowała, no to się dogadamy, jak nie, to nie. Mhm. Więc jakby bardzo dużo samochodów, które widzicie wy na Instagramie, no to jest po prostu stąd, że, że raczej to są auta z Instagrama, no chyba, że faktycznie, ale tego już niestety jest coraz mniej, że na Oliksie i na różnych aukcjach te auta są, nie? Okej, okay, to ja nie śledzę jakby YouTube'a pod jakby kątem motoryzacji, mhm. to jak inne kanały działają? Co, robią, że Nie kupują za każdym razem nowych. No samochodów. tak, no ale na przykład, no takim kanałem, który się narzuca, yy, też z chłopakami, z którymi gdzieś tam gadam, no to motokoty na przykład. Mhm. Yy, no to są chłopaki, którzy kupują samochody i gdzieś tam je, wiesz, rozwalają i to wszystko działa, i to jest akurat spoko, bo nie mają format i tylko tym się zajmują, nie? Jakby ta ogólnalność jest też fajna. Yy, to jest nie do końca mój target. Jakoś nie, nie widzę się po prostu w czymś takim. No, wiadomo, no, polsko jakby zagraniczny to Nightrade, no to też pewnie kojarzysz. Tak, tak, to to tak. też gdzieś tam zaczynaliśmy wszyscy na początku razem. Nawet mój kanał jest starszy niż Night Raidowy, bo jeszcze pamiętam, że ja z kombinowali, jak to dobrze zrobić. I te filmy pamiętam u niego się zaczynały tak, że one były krótkie, nie zarabiały, ale bardzo dobrze zrobione, jeśli chodzi o, wiesz, o jakoś, wszystko nie. No to to się ciągnie dalej. Chłopaki super, wiesz, tam robią, jeśli chodzi o wiesz, filmy, systematyczność przede wszystkim. Tam jest systematyczność, chyba tam nie chcę składać, ale chyba dwa filmy tygodniowo, o ile nie więcej, okay. to już jest bardzo fajnie. No, i jeśli chodzi, no wiadomo, no taki główny kanał, no to budanie, na no, to chyba już nie no, trzeba mówić. no to jest już tak, wiesz. Jak, jak oceniasz jego filmu? Jako filmy. No jest to takie ciężkie pytanie, bo jeśli chodzi o jego twórczość, to uważam, że aktualne na przykład sytuacje, czy tam teraz dawanie samochodów, czy coś jest spoko, jakby uważam, że bardzo dużej ilości ludzi, którzy, których nie stać na te samochody, sam jestem zresztą w takiej wiesz... Czyli w sensie jakby... chodzi ci o licytację, tak? Nie, 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 no po uda, co rozdaje samochody, nie, hmm. kupuję tam teraz za tam 3,5 miliona złotych, tak samochodów rozdaje. To jest spoko, no jedyny mam jaki minus, że yy, Buddha i jakby ten Illegal Night i w ogóle stworzył bardzo dziwną taką społeczność motoryzacyjną, czyli wiesz, yy, typu WNR -y i różne rzeczy, spotykanie się, podpalanie rond, driftowanie wiesz w mieście. Co to, też... co to znaczy podpalanie rond? No takie, takie chłopaki bardzo dziwne, że się robią ruchy, że, że podpalają normalnie rondo. A... Na środku rondo podpalają... Tak, albo asfalt podlewają, leją benzyną, podpalają to. To są bardzo dziwne zjawiska, które... Nie do końca jestem ich fanem. Jakby nigdy nie jeździłem na spoty takie, wiesz, gdzieś powiedzmy, spoty pod Tesco, a raczej starając się starałem, jest z tego być bardzo z daleka, dlatego że zawsze wolałem po prostu, żeby mój samochód nie był w ogóle kojarzony z czymś takim. No i aktualnie jest według mnie to dosyć spory problem, ponieważ. Ale tych... to nie wynika przecież. Czy wynika od buddy jakkolwiek? Nie. No, wydaje mi, się, wydaje mi się tak, no bo jakby illegal stworzył markę swoją. Jak jakie jaki illegal ma założenie? No teraz, z tego, co wiem, to się rozstali, więc tam już Budda jakby od tego z tym, z tym nie jest. Ale okay. z, tego, co, z tego, co kojarzę na samym początku, z tym kojarzę, tak było. No i Legal od początku miałem założenie po prostu nocnego jeżdżenia, nocnego upalania, nocne spoty, wiesz, hmm. rozdawanie pieniędzy, no jakby takie życie, wiesz, nocne wyścigi, wszystko. Jakby to wszystko zawsze w Polsce miało miejsce, nie ma, nie ma tutaj co ukrywać. Ale aktualnie to, co się dzieje, no, to jest y, według mnie no, no masakra. Nie? To, jest, to jest masakra. No, przecież we Wrocławiu podpali most, y, który jest niedaleko stadionu, żeby był nieprzejezdny. I tam wiesz, driftowali na środku. No. A to nie robią tylko to podpalanie, to dla widowiska, tak? No wiesz, no, robię jakiś przejazd przez miasto. Do tego wiesz, no jest mega, mega duże odpierdalanie, jeśli chodzi o, 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 o sytuację, czyli wiesz, tam driftowanie na środku wiesz, miast, rąd, skrzyżowań, autostrad, czego, No i to jest jakby rzecz, której nie do końca pochwalam, no bo y, automatycznie, mając jakkolwiek zrobiony samochód, jesteś w tej samej grupie ludzi, wiesz, których ktoś goni, nie? Czyli jak. Na logikę, jedziesz sobie fajnym samochodem, zrobionym się po prostu przejechać, mm. ale zatrzymuje cię policja, bo nie wiem, czy wystaje koło, czy cokolwiek, jesteś rzucony do tej grupy, gdzie z tego co wiem, gdzieś tam w Poznaniu, czy gdzieś, to helikoptery nawet. Helikopter latał i nagrywał to, co się tam dzieje. No, polecam prześledzić, bardzo mocny temat. Jakby to jest rzecz, z którą uważam, że od momentu Illegal Night, jak powstał. To był właśnie moment, gdzie zaczął postawać. I nawet Kraków, ile, nie wiem, Warszawa, czy są jeszcze podgrupy. Tak, jakby tamtych... robią, wiesz, tworzą się takie małe podgrupy, wiesz, wiesz o co chodzi. nie Tak by no, nam nie wiem, jest Fris, jest fryzoluski, tak, tak, Fris tak. na no, przykład. No. To jest wiadomo głupie porównanie, ale tak to mniej więcej działa. No i tego jest niestety coraz to więcej. No i są to takie wie, spotkania, które faktycznie jakby, no. No według mnie nie, nie, nie są w porządku o tak bardzo delikatnie mówiąc. Pierwszy raz o tym słyszę że tak to polecam prześledzić jest to jest to mega gruby temat yy, no ja po prostu uważam że jeśli nie wiem chcesz pojeździć nie ma z tym najmniejszego problemu można sobie dzisiaj samemu na jedno auto na dwa ota, pojeździć upalać jakby no wiadomo nie jest to legalne ale nie ma u nas w Polsce gdzie jeździć więc jakby trzeba wybrać mniejsze zło mhm. ale jeśli chodzi o wiesz. Czy kurwa, podpalanie mostu i wiesz, driftowanie wokół tego, zablokowanie całej drogi, gdzie nie wiem, dajmy na to. Nie jest w stanie nawet karetka przejechać. Nie wiem, pomysł, że wio wiozą twego ojca i przez, wiesz, kurwa głupotę kogoś nie są w stanie przejechać. Jakby to są takie wiesz, rzeczy, wiadomo, może delikatnie wyimaginowane, ale jest to chore dzieją i, się. I, i dzieją się i po prostu według mnie to nie jest okej. Okay, tym bardziej, że no, muszę to powiedzieć, nie nazywajmy tuningiem naklejania sobie na auto naklejki, nie? a mhm. przeważnie te auta ta, ta, tak wyglądają. Nie? I, I włożeniem tego metalowego dywanika do tak, 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 tak. tak <gry> y, Imitacja blachy. <gry> tak, tak, <gry> tak, tak <gry> dokładnie. E, czekaj, też to jest to... No, to był bardzo mocny, właśnie temat. Sądziłem, że to potem po, po po, poruszysz. No, no i jakby chcąc, nie chcę zmuszać, wydaje mi się, że y, akcje Buddy, czyli gdzieś tam promowanie tego wiesz nocnego życia i nocnej jazdy no nieco to poruszyło fanów wszystkich wiesz mocno wiesz krwistych którzy chcielibyś być też tacy mhm. no i niestety no finał jest tego jaki jest no, Budda aktualnie z tego wiem nie, nie jest już z tym w ogóle związany więc... ale zaczął to gdzieś tam ale no jakby trzeba też czasami iść pamięcią do tyłu że tak to się co, zaczęło nie? co ty myślisz o Buddzie prywatnie jakby będę szczery, nigdy jako taką nie rozmawialiśmy na etapie, wiesz, nie wiem, że tak powiem, koleżeńskim. Mhm. Byliśmy na ilegalu w Warszawie, bo jeździliśmy tam, byliśmy zaproszeni jako projekt 86. Jeśli chodzi o cokolwiek, jak na przykład piszę do niego na Instagramie, że nie wiem, potrzebuję do Supry, to i to, zawsze kontakt jest fajny, normalny. Jakby nie ma, wiesz, jakiegoś, że tak powiem, pajacowania, jest bardzo według mnie ok jeśli chodzi o prywatne sprawy, no jednak to, co jest w internecie, no to nie można tego też tak, wiesz, przekładać, nie? Więc mówię, jeśli jako ja, e, czy to była, wiesz, organizacja eventu, czy cokolwiek, chociaż są takie, kurde, kilka spraw, które gdzieś tam według mnie nie były do końca dopięte, jeśli chodzi o współpracę, na przykład jeśli driftowaliśmy na największym, wiesz, e, evencie, na którym, wiesz, pieniądze się miały sypać, kurwa, z nieba. W którym evencie? No, na ilegalu w Warszawie, na tym pierwszym pierwszym, Aha, okay, pierwszym, no. pierwszym dużym evencie. Nie? Jakby to były takie. Myślałem, na tym stadionie byłeś. Nie, 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 to jest pierwszy event, co był w zeszłym roku. W zeszłym roku, w sierpniu chyba jakoś tak. Myśmy tam jeździli jako. No ilegal, night, to był event, nie wiem, bo mhm. ja tak naprawdę to wiedziałem tylko, że mam tam jeździć i po prostu byliśmy zaproszeni, więc na to, że żeśmy sobie jeździli. No jak ja Budę poznałem tam, miałem z nim okazję rozmawiać dwa, trzy, trzy razy w życiu, to super wrażenie na mnie zrobił. No Coś mówię, no jeśli, ja mówię, jeśli to... chodzi o prywatne sprawy, to nie mogę się zbyt mocno wypowiedzieć, no bo wiesz, nie ma żadnej mm. takiej, wiesz, więzi nie będę też, wiesz, kłamał, że jesteśmy, weź tam nie wiadomo kim. Eee, ale mówię, jeśli cokolwiek potrzebowałem, czy chodziło wiesz, o kontakt na Instagramie, czy cokolwiek, nawet pamiętam, że był właśnie tam temat, że potrzebowałem na szybko jakiś spoiler kupić, e, bo mój nie doszedł tutaj, no to da, gdzieś tam był za granicą, zadzwonił, mówi, ej, słuchaj, to jeśli jest taka sprawa, to weź sobie mój, a jak twój dojdzie, to po prostu odeślesz mi go z powrotem i te. No ale akurat Zajubić. się okazało, że udało się przyspieszyć moją wysyłkę, więc wszystko tam nie? No tak mówię, nie, nie jestem w stanie w żaden sposób powiedzieć tego słowa, ale jeśli chodzi o twórczość i o wpływanie na motoryzacyjną, gdzieś tam powiedzmy scenę. Świadomość taką mnie. Scenę bardziej tuningową, jestem dosyć sceptycznie nastawiony, ponieważ aktualnie wydaje mi się, że ładny tuning. Czyli taki, który gdzieś możesz obserwować, na przykład u mnie na Instagramie coś, że wiesz, auto naprawdę fajnie wyglądają, są przyćmowane tym, właśnie, że się bardziej wiesz, wszystko robi w stylu spot pod Tesco, nakrejki na samochodach WNR, czy tam wiesz, Legal Nights, czy cokolwiek takie Ale po przecież prostu. Ale nie, nie to tak swoich samochodów? Czy to tak. nie? No, aktualnie jak nie robił tego kiedyś zbyt dobrze, w sensie mm. jakby w takim stylu, powiedzmy, średnim, to aktualnie, aktualnie muszę powiedzieć, że. Kilka samochodów jest takich, co sam stwierdzam, że są naprawdę fajne. Zrobił teraz nową Suprę, w zasadzie dwie. To yy... super jak ty masz, tak? tak. Masz im je jeszcze? Tak, 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 tak. Supra u mnie chyba będzie miała do żywocie, tak mi się wydaje. To jest co tak, ty? No jakby to za chwilę o tym to pogadamy. Okay, dobre. Jakby Buda aktualnie robi w takim stylu samochodów, przykład nowego Getera, też oglądałem, że są to samochody, które naprawdę są zrobione już fajnie, ale to też się nie ma co dziwić. Taki progres, jaki on zrobił, jeśli chodzi o ludzi. Czyli wiesz, poznawanie ludzi, jeśli chodzi o scenę, no to jest y, naprawdę, no też nie ma co tu się oszukiwać. Szatun. Mm -hmm. Tu to, to też nie ma co mówić. Y, Okej, okay. przechodząc do Supry, bo u Ciebie samochód, który pozostaje dłużej niż tydzień, to już jest coś. No nie, no miesiąc. Jak jest dłużej niż miesiąc, to już jest, to już auto mnie baluje długo. No. Dlaczego Supra? Wszystko zaczęło się od zeszłego roku, jak dostałem propozycję zakupu 911 y, 9972 GT3. W sensie wbody GT3, bo to było carrera. No, jakby to. Carrera no. S, w zderzakach innych. No i się okazało, że no, nie dziwo ta nie stać mi na ten samochód. Czemu, czemu nie? No, jakby wiesz, tam była taka cena, że tak sobie przekalkulowałem, że musiałbym wszystko sprzedać, żeby kupić sobie tylko ten samochód i raczej bym już nawet nie zjadł kebaba, nie? Mhm, to okay. był ten stopień już jakby, wiesz, poświęcenia. No ale wsiadłem, przypasowałem się do tego samochodu i stwierdziłem, wiem, kurde, no, trzeba robić tak żeby to kupić. No i się okazało, że wystawiłem w sumie samochód, którego nigdy nie chciałem sprzedać, miałem tylko Nissan Silvia S15 z airbagiem pod maską, silnikiem Skylina. Ten samochód się sprzedał, no i w sumie ten samochód głównie otworzył mi drogę na to, że jakby te, te Porsche już nie było takim, wiesz, niedostępne, no bo moje auto równie było drogie. Od oględzin przypadkowych, bo naprawdę ja pojechałem tam zupełnie przypadkowo w tym mhm. miejscu i tamten samochód stał. Zajęło mi dwa dni do zakupu, do zakupu. tego Porsche. I zadzwoniłem do mojej kobiety, że dziś właśnie wracam już tym poszew, co sama nie wierzyła, do końca to się dzieje ja mówię, i zabieram cię do baru mlecznego, ale ja na, na, na obiad. <grym> bo już nie mamy pieniędzy, bo już nie mamy pieniędzy. No, znajomy się z nas wtedy śmiali, pamiętam, że wiesz, że totalnie pojebana akcja, że jakby wiesz, gdzieś tam ja nie kryję się tam ze znajomymi, jak u mnie aktualnie wygląda finansowo, ja wiesz, że seria, ja no, jeśli chcemy coś zjeść, ja mówię, to kurwa no, nie będzie to żadna. Nie wiadomo jaka, wiesz, kolacja, tylko pojedziemy sobie gdzieś po prostu coś tak. To dlaczego to kupiłeś? No dla mnie samochody to jest najważniejsze, jakby, może nie najważniejsze, no wiadomo, mówimy o rzeczach jakby materialnych. Mm. Nie wyobrażam sobie życia bez samochodów. Jeśli ktoś by mi powiedział, a śmieciarki przechodzą, jeśli <laughs> ktoś by mi powiedział, że... Nie ma nie być aut na świecie. Tak, wyobrażam sobie życie bez prawa jazdy. Jakoś, bo bym sobie jeździł, ewentualnie, na to, że mógłbym te auta budować, siedzieć w nich. Jakby mnie najbardziej cieszy zakup tych samochodów i to, że dla mnie każdy samochód jest po prostu no, wręcz niesamowity, naprawdę, nie wiem, co to jest. Czy, to, czy myślisz, że w, w tym twoim kupowaniu samochodów to jest jakiś rodzaj uzależnienia? No myślisz, no, myślisz, że, na, że, myślę, że na pewno, bo jestem w stanie być na wakacjach i kupować, okay. nie, nie widząc tych samochodów. Czyli to musi coś być w głowie, że strzał dopominy do kupienia. Wydaje mi się, że... Yy... Ja po prostu na tyle kocham te samochody i wyobrażam sobie je, wiesz, że nie wiem. Na przykład, ja mam bardzo często tak, że kupuję samochód, który jest brzydki mhm. i ja mówię komuś: "No zobaczcie jak będzie wyglądał". Nie, inaczej, tak samo było ze z klasą, którym rozmawialiśmy. Ten samochód, jakby w serii, nie jest zbyt ładny, ale jeśli damy mu dobre koło, posadzimy go wystarczająco nisko, samochód wygląda automatycznie inaczej. A jeszcze tam, powiedzmy, ten projekt nie jest skończony, bo tam to co widzieliście w sumie na filmie, no to jest jakby tylko, wiesz, jakaś tam część tego auta, nie? Ale dla mnie samochody to jest. Coś, co no, nie jestem w stanie Ci tego nawet chyba, chyba powiedzieć. No, pomyśl sobie, że jesteś na wakacjach, wychodzisz, nie wiem, na zewnątrz, z drinkiem na taras, i nie patrzysz na to, wiesz, jakie jest pięknie, tylko patrzysz na ulicy, czy tam coś może ciekawego nie stoi. Ja byłem teraz z moją klawę na wakacjach i bardzo blisko było tego, żebym z Turcji wracał do domu samochodem, bo był tam piękny pick-up do kupienia w dobrej cenie, ale jak się potem tak okazało, że to droga, jakby transport tego auta był tak, wiesz, drogi, okay. a dojechanie z tej Turcji nie było jednak tak proste, jak mi się na samym początku wydawało. Że to jakby to zmyło, no ale to pomyśl sobie, wiesz, ten motyw, że ja specjalnie z hotelu pół godziny, bo tam widziałem tego pikapa upa chciałem się zapytać, czy ten pickup up jest sprzedaż. Ile procent w tym co mówisz o propos zakupu samochodów, to jest chęć zarobku? W sensie, jak bardzo w tym kręcą cię pieniądze? Pieniądze, no myślę, że to wszystko się wkręci wokół pieniędzy, tylko że bardziej chyba dlatego, że. Nie mam przeważnie samochodów, że nie wiem, chciałbym iść do salonu i kupić samochód. Mhm. Mnie bardziej kręci to, że da się naprawdę dobrze szukać i dobrze myśleć, żeby kupić auto, które jest drogie, ale wcale za niego dużo nie dać. Weź na Oliksa mhm. czy na Automoto. No może nie wiem, potrafi każdy. życzyć tego mhm. sobie w sumie też, żeby być tak bogatym, że kiedyś wejdziesz sobie na Automoto, wpiszesz sobie wymarzony model i prosto zadzwonisz, wie pan co, ja będę za godzinę. Mhm. Chciałbym tak, a zarazem bym tak bardzo nie chciał. Bo jakby w całej tej motoryzacji i w tym wszystkim jara mnie mega to poszukiwanie, że jesteś w stanie jechać sobie przez wieś, stoi nie wiem Golf dwójka, gdzieś wiesz, tak patrzysz na, na, na placu, zatrzymujesz się, wchodzisz do kogoś na plac, kiedyś może to większość może nawet nie uwierzyć, ale kiedyś z moim tatą tak robiliśmy, jak miałem tam nie wiem z 7, 8, 6 lat. Jeździliśmy zawsze w okolicy Opolskiego, to u nas były zawsze takie jakby tereny, gdzie bardzo dużo było wagów, czyli jakieś pasaty stare, Volkswagene i w ogóle. I mój tata zawsze brał jakieś tam pieniądze, jak miał odłożone i mówił, dobra, idziemy coś kupić. I braliśmy mojego brata starszego, jechaliśmy, nawet przyznam się, że nie zawsze wracałem, mogłem nawet czasami ja wracać, nie do końca mając prawo jazdy. Ale to była taka, wiesz, chęć. Yy, po prostu jakby wszystko, co aktualnie mam teraz, mega zawdzięcza tacie, bo... Czyli ty tato zaraz wziął cię zakupem? Tak, jakby to jest 100%. Ja, ja wiem to, że gdyby nie mój tata, to, to, to w życiu nie jestem tu, w tym miejscu, gdzie teraz. Okay, czyli wszystkie dzieci w przedszkolu będzie Bruno i wszystkie dzieci będą sobie malowały, a ty będziesz mu dawał komputer i powiedzieć, to jest OLX, tutaj oto Moto, nie chcę, nie tu klikamy. Na, na pewno nie chcę mu dać komputera. Mm -hmm. Jestem jako świeży ojciec, bardzo jakoś tak nastawiony, że chciałbym, żeby to dziecko było tak wychowane, jak ja byłem wychowany, czyli nie wiem, czwarty urodziny, dostanie małego krosika i on dostanie łąkę i on na tej łące się ma tak, tym, tak długo bawić, aż mi powie tato na tym motocyklu już umie tak dobrze, możemy mieć dalej. Jakby chciałbym, żeby moje dziecko było jak najdalej od telefonów i wiadomo, to jest nieuniknione, to nie ma się tu co wszkiwać. ale nie chciałbym, żeby to było dziecko serii, że wchodzę do domu Wiesz, po pracy, czy cokolwiek, czy, albo jaram się kolejnym samochodem, a mój wiesz, syn siedzi i wiesz, nie jest w ogóle zainteresowany, że zawsze ja do domu, tylko o tym, że coś tam się teraz y, dzieje w telefonie. Myślę, więc... co, do, do Bruna jeszcze przejdziemy, żeby tak nie skakać po tematach. E, Supra. No. Dlaczego Supra? Supra, no to jakby już teraz tak szybko reasumując, było Porsche, Porsche pół roku. Samochód z silnikiem z tyłu, z napędem na tył, ja jakby dalej w sercu, drifter. Nie do końca się to mi parowało i po prostu stwierdziłem, że na to jeszcze przyjdzie czas, żeby taki samochód mieć w garażu po prostu wiesz i kiedyś sobie nie sobie powiedzieć, ale ja chcę jeszcze teraz, póki jestem wiesz młody, chcę mi się, chcę próbować. Zamienię się z moim dobrym kumplem Bednarem, założycielem projektu 86 za M2. Mhm. A, to e, była taka tak, niebieska. Tak? Taka niebieska. No, M2, super samochód, polecam każdemu, naprawdę, zajebista taki ma, nie? Tak, ja miałem zwykłą M2, Krzykło M2 Competition. Mhm. E, M2 zrobiłem, też są filmy z tego u mnie na kanale, przerabialiśmy ją, zrobiliśmy całą na czarno i w ogóle. E, później, jak zrobiłem samochód, kupili to ode mnie moi znajomi. No i stwierdziłem, że. A nie, przepraszam, zapomniałem mhm. bardzo ważnej rzeczy. Już wiedziałem, że będę sprzedawał M2. A miałem do okazji kupienia Supra mhm. i po prostu stwierdziłem, że jakby Supra jest dla mnie na tyle super samochodem, nieważne czy ona jest drogie, czy nie, dla mnie jest po prostu super samochodem. I ile kosztuje taka Supra? Eee, no teraz drożały, teraz w ogóle już się nie da kupić nowej Supry, jakby już jest na okay, no, ale taka jest no aukcji. Y, około 300 tysięcy. Okay. 300 tysięcy Czyli... ja dałem, wiadomo... Nie. <laughs> 150 zł. Nie, 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 powyżej 200 tysięcy, więc cena była dobra, samochód był, zależało mi na tym, żeby to był samochód polski w ogóle, więc jakby wszystko spełniało kryteria. No i 3-litrowa oczywiście, mhm. najnowsza Supra 3 w maksymalnym wyposażeniu, jakie można było mieć. No i po prostu jak ten samochód mi przyjechał na plac, stwierdziłem, że jest to samochód, który no nie wydaje mi się, żeby można było mieć lepszy samochód, mocniejszy i taki, wiesz, bezawaryjny. Bo jakby moim największym drinkarem w życiu jest Nissan GTR R35, ale z tym samochodem wiążą się niesamowite koszta, utrzymania i wszystko, jakby nie do końca jest, miałbym Friday jeżdżenia samochodem, gdzie nie wiesz, kiedy on się zepsuje, nie? A Supra jakby jest na tyle według mnie debil, odporna i ma bardzo dobry silnik, że jakby wiesz, no jesteś w stanie sobie jeździć i nie przyjmujesz się co się stanie, a nawet jeśli to nie jest to tak drogie jak do gtr nie. czyli zostaje. Supra, Supra mam największe moje marzenie, jeśli tylko wszystko pozwoli. Jeśli nie będę kiedyś zmuszony, do, wiesz, nie wiem, no jakby nigdy nie wiesz co, jak, jak wstaniesz jutro. Ale jeśli wszystko będzie się układało, tak jak się układa, to chciałbym po prostu, żeby to auto jako kiedyś kiedyś, Staruszek auto z 19, 2020 roku, przepraszam, stanęł w garażu i kiedyś pojemu, kurde, ja to kiedyś kupiłem, wiesz, hopie nowe, kurde, ten nie. Także to tak, takie mam marzenie. Takie mam marzenie, żeby to było auto, które naprawdę. Ciężko na nie pracowałem. Jest to samochód do teraz, gdzie jeździłem nim bardzo dużo po zakupie, a teraz przyznam szczerze, że od lipca nie wiem, czy zrobiłem 5 km, po prostu nie mam czasu. Zauważyłem, że praca mnie tak pożera mhm. i chęć wiesz, robienia nowych rzeczy i kupywania nowych rzeczy, jakby wystarczy mi w głowie, że mam ten samochód. Jak kładę się spać, to sobie myślę że wiem, że teraz jestem w stanie wsiąść i się nie przejść. się do Ciemni ale jest zima, więc stwierdzenie, że szkoda. I jest to tam mnie takie coś, że wystarczy, że w głowie wiem, że mam suprę i jeśli gadamy z kimś, mam suprę I, i to mi starczy, jakby Świadomość. trochę tym autem pojeździłem, nabiłem kilometrów, w sumie więcej niż w ogóle miałem w planie, bo też to trzeba patrzeć, że w takim samochodzie no, nie warto też zbytnio nabijać kilometrów. Jakby trzeba o tym pamiętać, że jest to samochód dosyć unikatowy wiadomo, no jeśli ktoś, wiesz, ma to jako drugi samochód w rodzinie, to pewnie będzie tym jeździł, nie? Ja mam niecałe 50 tysięcy kilometrów przejechane, no to już jest tak dla mnie, że no kurde, już powoli starczy, nie? Kiedyś sobie mam planie ją poskładać na 2024, tak już mega dobrze, to wtedy znowu będę sobie pewnie jeździł. Na razie mam odpoczynek. Dobry Maciek, jakby przyszliśmy przez to, co się dzieje aktualnie, no. przez to, że nie ma filmów na razie, I, <laughs> i kiedy będzie najbliższy? No, myślę, że który dzisiaj mamy ósmy. Ósmy. Tak, ty jest ósmy. ósmy. Na pewno chcę, żeby był przed świętami. Przed świętami, tak. okej. Okay. Więc y, jeśli nie do na filmu przed świętami, to proszę mi pisać na kanale, <laughs> że nie dotrzymałem słowa. Okej, okay. ale nie wiem jednej rzeczy. Dlaczego ty w ogóle zacząłeś nagrywać? O, no to jest y, przez w sumie naszego wspólnego tak, znajomego. Remka. Przez Remka. Tak, tak. myślałem, że przez Remka. Jakby cała historia zaczęła się tak, że ja zawsze byłem w tych samochodach, mhm. i to wiesz, no to akurat no nie ma też co ukrywać, kiedyś to był Instagram, tylko w zasadzie i to też tak w sumie kulał. Bardzo mi się to podobało, że kiedyś w ogóle jakby nie było nacisku na social media, tylko się po prostu jeździło i się spotykało, a dzisiaj klasami wiesz, się nie spotykasz, a tylko gadasz z kimś na Instagramie. Kiedyś też tak było. I swoim samochodem, pamiętam jak dziś dzień, stałem na stacji paliw i przyjął Remek Leonem. One, kuprom. Tą kuprą? tak. Kurde stary, ale fura, ale coś tam takie tak się pogadali, no i tak w sumie ta A ta czyli wy się nie, znali, nie znaliście się nie, 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 to jeszcze pamiętam jak Remek do mnie przyjechał i mówi, no siema ten Resi to, 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 to. A myśmy w tą samą noc wyjeżdżali na World To jest taki okay. wagowski, ogólno w sumie światowy event, mm. który trwa miesiąc, o ile, chyba nawet nie więcej. Ja nie wiem, kto mi mnie przyszedł i wiesz, ja no, dobrze, no ktoś podszedł, no cześć, ten, mówi, no fajne auto, słuchaj, ten. Co to było to... za auto? Y, ja wtedy tam byłem, y... o kurde, 350Z magiczny. Okay. Tak, to był ten samochód. I Remek by, kurde, ej, super fura, albo to był Golf? Nie, to chyba, przepraszam, to chyba był Golf dwójka. Tak, bo jeździłem na i Golf dwa, tak. A, bo Remek też miał Golfa wcześniej. No ale on miał nowego, miał dwójkę starego, Aha, starego. starego porobionego, mówi, kurde, że fajna fura, że ten. No i w sumie tak to wyszło, on mi powiedział, że Remek, ja tak nie do końca wiesz, jakby nie wiedziałem w ogóle o co się rozchodzi. No i jechaliśmy potem na te World i mówię, że no, kurde, ja mówię, przed wyjazdem ten z takim facetem, a on mówi, że tam wiesz, że znany ten, od no, dziewczyny mówią, kurde stary, że to Rezi jest, ja mówię, a, dobra, no i w sumie potem się spotkaliśmy, chyba nie wiem, może z miesiąc później, to już byłem właśnie Nissanem, na stacji Wiki miała wtedy było 18 lat. Mhm. To jakoś tak to było, bo pamiętam, że wtedy jechaliśmy do Wiktorii na śmiecenie ja tam jechałem tam pogazować auto, postrzelać, z wydechu i w ogóle, ale. <laughs> Fajnie, śmiesznie, że przedeświetlę w ten temat. Czym jest śmiecenie? No, u nas na Śląsku śmiecenie to jest, że w dniu 18, czyli na przykład masz 18-8, mhm. to z 7 na 8, czyli z czwartku na piątek, przychodzi, przychodzą wszyscy znajomi. Tak, w skrócie, wypierdają wszystko na twój plac, co jest im niepotrzebne. Czyli od styropianu poprzez opony. No jakby u nas śmiecenie no to jest wszystko, tak? Czyli wchodzisz na śmiecenie i no, kiedyś było to bardzo modne jeszcze. To jest no to... dziwniejsza tradycja, jaka ja słyszałem. Tak, to jest niby, to się mówi, że to jest przygotowanie do dorosłości, że pierwsze sprzątanie, dokładność i w ogóle, nie? To jest dla mnie paranoja, ja sam tego nie to rozumiem. Sam miałem śmiecenie chore. i sam śmieciłem milion razy, mm. więc jakby mimo tego, że jest to chore, to uważam, że jest to potrzebne, jest to tradycja, tradycję trzeba podtrzymywać. Ale nie, no jest to u nas dziwna tradycja, mało kto ją rozumie, ale jest śmieszna też. Na przykład, no, sobie pomyśl, że jedziesz do pracy, nie wiem, środa, ósma rano, przejeżdżasz koło i mówisz, o, ja, pierdolę, co tu się stało. A to jest naprawdę grubo, to jest naprawdę grubo. No... I to jest coś, czego ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Nie? <noise> no najgorsze jest, jak ktoś nie mieszka w bloku. Okay. Robimy, 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 robiliśmy też śmiecenia w okay, bloku. O tym nie pomyślałem. E, mój dobry ku, kumpel Kuba, Sojka, policjant, e, miał śmiecenie u siebie i mieszkał na jakby pierwszym piętrze. Kurde, no chyba wywaliśmy 200 kg trawy mokrej, takiej świeżo wiesz, skoszonej, e, ścinki, No błędnie, czy to jest blok, czy nie. no Syw był taki, że no, myślę, że dwa dni wycięte z życia i sąsiadów. Uśmiech na twarzach, bo nawet nie dojdą do swojego mieszkania, no bo jak. Okej, mamy świadectwo, to już jest, to już załatwione. <laughs> chciałem, żebyś to powiedział, bo to jest tak, by, zapomniałem o tym, że to coś w ogóle istnieje. Nie? Jest takie coś. No. Tak, Śląsk to jest jedyne w swoim rodzaju województwo <laughs> i trzeba to przyznać. Spotkałeś Remka i. Czy spotkanie z nim zainspirowało Cię do zrobienia kanału, czy dopiero jakieś rozmowy? Nie, po nie, nie, nie absolutnie, to nie było tak. My się z Remkiem poznaliśmy, jakby tak można powiedzieć, że zaiskrzyła ta znajomość. W sensie takim, że zaczęliśmy się tam gdzieś wiesz, trzymać. Za rękę. I Nie tyle spodobały się. <laughs> Poznałem Witusia, Glęca, wiesz, i tak to wszystko potem w sumie można powiedzieć, że poszło. No i co? I to był moment, kiedy Remek, ja się mega motoryzacją, wiesz, było od samego początku. Miałem wtedy pierwszego swojego skala na R34. One jeszcze wtedy były tanie, więc to jest też plus. I Remek ubał Mustanga. Mm -hmm. I Remek dzwonił, mówi kurde odebrałem tego Mustanga. Mówi ja wiesz jest zima jeszcze nie do końca wiesz, ogarnia, Mówi, żebyśmy się nie przejechali, bo my od Remka, żeby nie było mieszkamy 15 kilometrów gdzieś, okay. nie? Jakieś mieszkało u rodziców. Ja mówię no dobra, że spokojnie, że nie ma problemu. No i tak potem jakby wiesz, no tak no wiesz jak to jest, jakoś poznajesz i coś jest ok, no to z mniej więcej gadasz, gadasz, gadasz. No i tak potem doszło do tego, że Remek robił bardzo dużo projektów motoryzacyjnych jeszcze gdzieś tam w tamtych czasach. Pamiętam, Network Speeda robił. Jeszcze kiedyś, pamiętam, jechaliśmy na reklamę Coca-Coli, co jeździliśmy mhm. na krosówkach po plaży. No i to tak w sumie wtedy było, że byliśmy w Krakowie, nagrywaliśmy Network Speeda. Byliśmy na Super Enduro, co śmieszne. Super enduro, na Super Enduro jedziemy jutro, co jest prawie równe... Razem jeździcie? No nie, no nie z Remkiem, ale jedziemy też na Super Enduro, mhm. na którym wtedy tak, wiesz, to tak klikło. Wow. Czyli jakby, wiesz, jutro jest rocznica. Rócznica. No i właśnie Remek wtedy mówi, nie, kurde stary, nie, mówi jakby, wiesz, u mnie na filmach jesteś, bo tam wtedy nagrywaliśmy mu wiesz, filmy i mówi, no jakby fajnie ciągniesz, wszystko jest fajnie, jakbyś i jesteś zabawny i content robisz i ten, mówi, kurde, może byś spróbował. No i jakoś tak to bardzo długo trwało. Mówię: kurde, gdzie ja? tu chłopie. Nie? I tak sobie wiesz najbardziej co przeraża według mnie to jest to, że oglądasz na przykład kogoś, kto ma, wiesz, nie wiem, pół miliona wyświetleń, 300 tysięcy i ty. Hmm. Jesteś taką, wiesz, kroplą w morzu, która pstryknie i nie wiesz, czy ta kropla spowoduje, wiesz, falę, która pójdzie. Czy jednak pstryknie i nic się w ogóle nie zmieni, nie? Jakby to jest, nigdy nie wiesz, jak to będzie. Tak wygląda Twój początek. No mój początek wygląda tak, że, no tak jak mówię, no pstrykłem myślę, się to, i się nie zestawiam. To kiedy był taki przełom? Inaczej, yy... bo ten Twój kanał też nie jest jakimś, nie wiadomo jakim No nie dużym jest kanałem. dużym kanałem, jest kanałem nawet nie średnim, jest tak, małym ale... kanałem. Tak, ale jest jakiś. Ale jest ten... jakiś i ja ogólnie uważam, że wolę robić to. I mam gdzieś tam swoje... Ja na, ogólnie mimo tego, że mam mały kanał, uważam, że... No dobra, no Budda teraz akurat trochę rozbił bank, ale jeśli chodzi o motoryzację, to jakby nie ma w ogóle co przekładać kanałów motoryzacyjnych na kanały takie czy wieś, rozrywkowe czy, rozrywkowe, czy nie Jakby tego dzieci nie oglądają, tego ci, wiesz, nikt nie włączy, wiesz. Chociaż no akurat to już jest coraz częściej, że ktoś po pracy se kliknie, wiesz, takie odmurzacz. Ale no raczej takie nawet, wiesz, niecałe 100 tysięcy na film, to jak na motoryzację to jest naprawdę wie, zajebiście, no może tam niecałe 70. O. No, no. To i tak jest nie najgorzej, bo jak jedziesz na event motoryzacyjny, to naprawdę bardzo dużo ludzi się kojarzy. Nie? Więc mm -hmm. jakby tego nie jestem w stanie sobie powiedzieć, że mimo że kanał jest mały, nie mówmy, że jest większy, bo jest mały, to wiesz, czy zdjęcia, czy rozpoznawalność na eventach, czy w motoryzacji jest naprawdę dosyć spora, nawet mogę powiedzieć. Okay, to bo nie... Kiedy był taki pierwszy Przełom, w sensie, nazwę to przełom, ale także zaczęło iść. Pamiętam, że bardzo dużo u mnie zrobił Buba. Jak buba, buba zaczął nagrywać, to to było w ogóle tak, że Buba nagrywał, ja nagrywałem, inaczej. Ja nagrywałem, Buba zaczął nagrywać i jakoś mi się zgadali. Też tak wiesz, jakby nie było. Ja do niego pędem zadzwoniłem, ja wy kurde, stary, fajnie byłoby się zgadać. Nagrywasz wiesz, też jakby podobne rzeczy, jesteś śmieszny, ten. Nie, to może by się zgadać. I pamiętam, że z bubą tam gdzieś gadali nawet u mnie, mówi kurde, że musimy wejść w systematyczność. I to polegało na tym, że wiesz, on zaczął nagrywać, i dodawaliśmy filmy. Ja dodawałem chyba dziesiątej, on chyba o 11, jakoś tak w niedzielę. I jakby to nie było, wiesz, jakaś, jakaś niezdrowa zazdrość. To polegało na tym, że ja mówię, kurde, muszę robić filmy co tydzień, no bo Buba robi. <grym> I czasami było czasami go tak, robisz, no kurwa jest ciężka, ja robię. Ja wie kurwa, ja też muszę. I robiliśmy tak chyba. Z pół roku. Czyli to była zdrowa konkurencja. To była zdrowa konkurencja, jakby wiesz, gadaliśmy z Kasty, a jak się tam idzie? No, że ten słaby, ten lepiej, ten. Jakby wiesz, totalnie zajbiście. Yy, I mówię, kurde, to działa, nie? Bo jakby widzisz, jak, jak ta, jest ta systematyczność, i te filmy, wiesz, nagle miały 15-20. Za chwilę patrzysz, czul, nie? 35 już ma tamten, ten już ma 50, mówisz, czyli to jest dobre. nie? Mhm. Tego, że jest bardzo ciężkie. Nie? To jest mega ciężkie i w zasadzie można powiedzieć, że tak żeśmy z Bubą razem zaczęli, tak żeśmy razem skończyli, bo widzę, że Buba teraz znowu robi też fajnie. Te, przerwę. Te, te, tak, też fajnie jest systematyczność. Ale jest to właśnie takie coś, że to była taka zdrowa konkurencja i to, to napędziło tak naprawdę wszystko, bo miałeś w głowie takie coś, ja pamiętam, że kupiłem komputer, sam się nauczyłem składać, wiesz, i to wszystko było takie, że no dobra, no teraz muszę to robić sam, jakby wiesz, no co ty masz w głowie zaplanowane, to to się raczej spełni, no poleganie na innych czasami nie jest do końca dobre. Więc stwierdziłem, że dobra, jeśli to ma być na niedzielę, co niedzielę, to ja muszę to robić sam. Mhm. I naprawdę, to był taki ciężki okres w sumie, że pracowałeś, a przychodził piątek, to ty wiesz, kończyłeś nagrywać, całą sobotę do wieczora składałeś film, żeby on w niedzielę był. Ale to powiem szczerze, to najbardziej cieszyło, nie? bo to wszystkie te, każde wyświetlenie, każdy komentarz, że mi dalej przychodzą, to był taki, kurwa, to jest yy, moja robota, nie? No, to, to jakby, tylko, że potem yy, ja miałem, wiesz, aparat od mojego kumpla jeszcze, jakiegoś Nikona, co, jak, nie wiem, jak to się wymawia, za chyba trzy stówy mhm. i ja moją gąbką, żeby nie szuszczało, była gąbka do mycia ciała okay. ucięta, no. po prostu, wiesz, no jakby budżetowo, wiesz, najbardziej jak się da. I, I to miało naprawdę swój klimat, bo jak czasami jestem ten swój aparacikiem, jeszcze miałem taki śmieszny, bo miałem. wiesz jak jest ten. Obiekt mm -hmm. Zasłona obiektywu, to miałem, miałem jeszcze takim tym dzyndzem na tym sznurku. <grym> okay. No to wiesz, jak ja gdzieś przyjeżdżam, coś nagrywałem, to. Z, 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 z tysiącem, jak to to nie? Ale ja miałem w dupie, ja miałem, się, ja miałem plan zrobić zadanie w ogóle i też muszę przyznać, że wtedy mi się bardzo chciało, bo to był taki moment, że jeszcze coś tam działaliśmy z Samuelem, trochę z Nightride ta głowa była taka wie, zajebista, bo sam jeden zawsze wpadają na zajebiste pomysły, wiesz, te filmy miały czasami po 3-4 minuty, mhm. ale one były, myśmy na przykład siedzieli na kanapie i ja mówię, dobra, i musimy zrobić to, to, to i naprawdę na nagrywaliśmy filmy, wiesz, czy czy cokolwiek, no, totalnie zajebiste, bardzo mam wielkie marzenie, żeby do, do tego wrócić jeszcze kiedyś, żeby mieć znowu, wiesz, tak czas, trochę takiej, wiesz, luźnej głowy, żeby wpadać na takie pomysły, jakby e, wtedy, ale punkt właśnie mówię, no jeśli kulminacyjny taki w tym, tego kanału, no to było to nagrywanie co tydzień, co tydzień, wiesz, filmy w niedzielę wychodziły, no, a potem, potem trochę. Tak, bo na YouTube systematyczność to jest klucz. To jest pewien rodzaj no. klucz do tego, żeby. No, w, inaczej, we wszystkim co robisz systematyczność, We wszystkim co robisz systematyczność to jest najważniejsze. A jak najgorsze jest to, że jak raz sobie pozwolisz pominąć, to potem sobie pomyślisz, że dobra, no wtedy też pominąłem, to się i nic się nie stało. Tak. I ja jednak ja to mówię, jest. Że łatwiej pchać kamień, który już się toczy. Tak, nie. i uważam, że najgorsze co wtedy zrobiłem. To zaprzestanie tego, tylko że też po prostu miałem takie coś, że bardzo gdzieś tam dużo miałem komentarzy w sumie pod filmami, i niektóre wskazywały, że ta jakość jest niezbyt dobra. Więc stwierdziłem, że no muszę to poprawić, i wtedy, wiesz, były cyrki, żeby znaleźć filmowca, żeby to ktoś, wiesz, nagrywał i w ogóle montował. Potem się znowu pojawia problem, że to kosztuje, nie? No bo jednak, tak, trzeba komuś zapłacić nikt za darmo tego nie będzie robił. Trzeba to zmontować, więc jakby z filmu, który ja sobie robiłem, dodaje ci gdzieś 6-7 stów kosztów za jeden odcinek, żeby go w ogóle wypuścić. Dokładnie. No, a, a to, że. A nie zarabia, nie? No, a to na to niezbyt, wiesz, działa, nie? Jakby a ten YouTube. Nie jest... trzeba mieć 70-80 tysięcy wyświetleń, żeby te 7 stów zarobić, powiedzmy, nie? No, mniej tak, więcej. No tak, miesięcznie, no, jeśli tak, chodzi o, tak, o tak, kanał, tak. nie? Więc mówię, no. Wszystko to ma, jeśli ktoś nie siedzi w YouTube, to będzie teraz myślał, no nie to są pierdoli, nie? co mm -hmm. to jest, wiesz, co to, to jest 6, 6, 7 stów. ale jak chcę teraz pomyśleć, że robisz te filmy co tydzień, czyli musisz co najmniej zrobić pięć filmów w miesiącu, no to praktycznie łącząc, że jeden film nagrywasz dwa dni, no to masz 5000 zł dla kogoś. Mm -hmm. No bo tak jakby sumując, że wiesz, nie każdy film nagrywasz jeden dzień, a ja byłem tak dogadany, że jakby jeden dzień nagrywek, no to jest taka kwota, jeśli wchodzi drugi dzień, no to jest już kwota. Inna, nie? no to liczmy tam powiedzmy średnio, nie, wiem, dajmy już 4000 zł. Tak, potem plus samochód, plus zrobienie. Plus jeszcze samochód. trzeba oczywiście mieć, y, z, zrobić, nie, więc jakby to mówię, to jest y, bardzo, bardzo ciężki temat, jeśli chodzi o tematykę do nagrywania, bo chciałem kiedyś spróbować nagrywać coś innego, tylko że. Chyba nie byłbym w stanie się kojarzyć z kimś innym, wiesz o co chodzi. To prawda, no co byś zaczął za, za, za robić jakieś rozrywkowe treści. No typu, nie, no w w wiesz, Genzy, jakby, to bez sensu. wiesz, no nie wiem, moja tam Klaudia na przykład mówi, nie? A może byś tam zaczął coś testować, nie? Jeszcze jak jedzenie nie było takie, ten, nie? Ja wiem naprawdę sobie, Misiu, wyobrażasz, kurwa, mnie. Dzień dobry, witam serdecznie. <noise> Jesteśmy pod kebabem. Weź w Wiesz nie wiesz? No, Spokojnie. Totalnie nie chytuję tego kontentu, bo jest to kontent, który chyba najbardziej oglądam teraz Krzyk się wziął, czy coś. Dla, 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 dlaczego? Bo dla... bardzo dużo jeżdżę po Polsce i oglądam hmm. to z takiej głupoty. Na przykład, no stary, no, dzisiaj jestem we Wrocławiu u ciebie. No. Obstawiam, że jak, jak skończymy, to ci powiem: Ej, bo ty jest kebab, może byśmy poszli. Wiesz o co chodzi? To jest taka głupota, że taki naprawdę odmurzasz, że mam teraz tyle pracy, że przychodzę, wiesz, o godzinie 22, 23 do domu. Włączam to i myślę, no, ciekawe gdzie jest najlepszy kebab, no wiesz, taka no, głupota. Ja właśnie głupota. zapisałem sobie, że chciałbym zaprosić księżula, bo to jest dla mnie jakiś fenomen, którego ja tak, nie, jest, nie ja rozumiem. też uważam, że na początku niezbyt w ogóle jakby yy, lubiłem go oglądać. Tak, bo wiesz co, ten, ja obejrzałem kilka jego filmów i ja trochę nie rozumiem jego fenomenu, bo on jest, nie, nie ja ujm ma, ja ujmując... Ja mam ja on... z tym, yy, lubię, mówię, tak mówię, jestem fanem, fanem, subskrybuję w ogóle, ale mam z tym jeden wielki problem, że... Tak, jak jego filmy mogą wpłynąć pozytywnie, tak są w stanie komuś zajechać biznes przez, o, tak. przez osobę, która, no, nie ukrywajmy, no, nie jest kulinarnym jakimś osiągnięciem, tak? Więc, mm. jakby, yy, co prawda, tak jak mówię, on sam to mówi cały czas, że o to jest tylko ich opinia i w ogóle i to jest spoko, jakby to jest niepodważalne, no nic nie zrobisz, nie? Ale, yy, no, jednak jest tak. No tak, tak no ma to do tego prawo, żeby tak to ma robić. Ma do tego prawo i jakby wiesz, no wydawanie swojej opinii nie jest zabronione, więc tak. nie jest to nic tak naprawdę normalnie złego. Ale jest to duża broń. Ale jest to, jest to naprawdę taka, wiesz, broń, która może zniszczyć, a może też wyciągnąć pomocą dłoń i pomóc, nie? Więc mówię, no to jest takie, tak jakby, nie wiem, ktoś, wiesz, mówił na temat samochodów, który, wiesz, nawet nie ma prawa jazdy, i on mówi, co samochód temat dobrego, a co tema dobrego. No wiesz, no jednemu się podoba to, jednemu się podoba to. Dlatego mówię, no jest to spoko rzecz. Ja się w tym nie widzę totalnie, ale nie wiem, jaki jest fenomen tego akurat kanału, ale Mister Krycha widzisz też miał. Tak, tak. tak I tak, też tak, to tak. poszło. Nie nie wiem jak tam teraz w sumie, ale. ale... No chyba już jest troszkę niżej, już przejadło no, ale się. Ale tu koło ciebie jest pizzeria i burgerownia i jest dupna naklejka, Mister Krycha. Co ty? Koło ciebie zaraz. O, nie widziałem. <laughs> Muszę sprawdzić. E... Trochę jeszcze o tej systematyczności na YouTube. Ja zawsze na przykład podziwiałem Wersow za to, co ona zrobiła, bo to jest dziewczyna, która jest tak zdyscyplinowana i tak systematyczna, że ona do 9 miesiąca ciąży co tydzień dodawała film i nie opuściła ani no tak, raz. No. Znaczy, ogólnie jakby dla mnie całym fenomenem jest yy, ekipa Friza i wszystko, co się wokół niego otacza. Jakby to ja zawsze to mówię i jak czasami to oglądam i mówię, kurwa, to jest niemożliwe. Czego oni się chwycą, to zamienia się złoto. No. <laughs> tak. W sensie, wiesz, jakby totalnie uważam, że yy, chciałbym kiedyś mieć już połowę tyle samo zaparcia, co tam, no, Karol chyba głównie. Nie. No, Karol, Karol jest jakąś siłą napędową tego wszystkiego, bo ja kiedyś, wiesz, co po dłuższej pracy z nim, ja stwierdzam, że on ma szósty zmysł. Jakby i czasem mam wrażenie, jakby Karol. Przewidywał przyszłość. Naprawdę. Zazwyczaj, jeżeli Karol mówi o YouTube, to zazwyczaj ma rację. I to jest dla mnie jakieś. A jak się mówię, no, no nie ma co też świrować. jakby fenomen jest i jest bardzo namacalny. Tak, jakby Karol, chyba, wedu, no nie wiem, według mnie jak się ogólnie, hmm. zrobił chyba największy ruch, jeśli chodzi o YouTube. Ta, no, no, nie jest ma... najwię... Zbudował jakby największą, jest imperium z tego. Im, imperium, które chyba, wiesz, buduje się z każdym dniem coraz to bardziej. I każdy film jest. Zaskoczeniem, teraz na przykład ta mafia, co wyszła. Mhm. No to też ja, jakby nie jestem zbytnio osobą, bo to bardziej moja Klaudia ogląda. Też takie, ja to nazywam głupotki. Wiesz, ja, jakby mnie to chyba drażni za bardzo, nie? Mhm. Takie pierdzenie na kolorowo, wiesz, gdzie przychodzisz naprawdę, gdzieś taki wiesz, gdzie masz w głowie pełno, i ktoś, to jest takie kurwo wyłącz. To no, są pewne granice, nie? To już te kebaby są lepsze, tak. Ale powiem ci, że teraz byłem na Wigilii ekipowej. E, przyszedłem tam, jakby dla mnie ekipa to był Karol, Weronika, wiadomo, influencerzy, Genzy I nagle wchodzę tam, a tam, no to już nawet ciężko mi powiedzieć, ile tam było ludzi. Ale jak Drugie zobaczyłem, zapleczę ludzi. Jak zobaczyłem, ile ta firma tak naprawdę zatrudnia osób, to byłem w ciężkim szoku. W tobie, nie? No to jest, to jest fakt. No gdzieś tam, jakby z ekipą jeszcze starą, też miałem kontakt, gdzieś tam, powiedzmy. No, ale to mówię, no, to co teraz się dzieje, na przykład dzieci, to Krzychu mi czasami mówił, że wiesz, to mimo tego, że oni są w domu ekipy, to ile tam jeszcze tak naprawdę ludzi jest wokół, no których ta, wiesz? Montażystów, jest... grafików, no, wszystko, wszystkich. Od nie? miniaturek, no sam teraz jest tak, Od miniaturek, tak, tak, tak. A jak zaczęła się wasza znajomość z Krzychem? A jak ten, jak byli w Ameryce, co był COVID? Mm. Jest takie dziwne czasy w ogóle, jak wspomniałeś o tym covid -zie... To jest tak, aż, tak, nie, aż tak. niesamowite, że przecież dwa lata temu byśmy nie mogli tak siedzieć. No, nie tak, mógłbym tu nawet przyjechać. Tak, tak, no. tak, tak. Ale na szczęście się skończyło. E, chociaż nie, nie wiadomo. <laughs> nie wiadomo, że jeszcze, jeszcze wróci. W każdym razie to było tak, że oni byli w Ameryce, coś tam byśmy gadali. E, na Instagramie jakieś tam, wiesz, takie podrywanie ogień na relacje to coś. Mm -hmm. to. No i coś nagadaliśmy, a ty ja wydawałem, ja ja jak wrócicie z tej Ameryki, to się zgadamy na jakąś flachę. Krzychu, jak to krzychu? Jasne, nie ma. Ja <laughs> No i faktycznie tak było, byliśmy na Altrace 2022 chyba, to był pierwszy covidowy chyba jakoś tak to było, nie wiem teraz dokładnie. W Katowicach w każdym razie był i ja byłem z piątku na sobotę, w sobotę miałem jechać do domu. No i w sobotę poszedłem jeszcze na stadion, przyniosłem chłopakom tam asortyment w postaci czarnych labelów i coli. No i coś tam jeszcze gadałem, i, i chichy, i patrzę i naprzeciwko mnie stoi Krzychu. Mhm. No ale mówię, a dobra, no, wiesz, jeszcze nie będę się tam, wiesz, wyrywał, bo ja tam jakoś tam zawsze jestem taki, wiesz, trochę, że tam po co jebać. No ale patrzę na siema, mazak. Ja mówię, no siema. No i tak wyszło, a mówię, a co, zostajecie tu? Ta, no bo myśmy dzisiaj przyjechali, zostajemy do jutra. Dawaj też. Ja mówię, a gdzie macie hotel? No i się okazało, że mają pokój obok mojego pokoju. tak jakby, wiesz, ja jechałem do domu, miałem wracać do domu, ale pokój był dalej, bo chłopaki z projektu 83 dalej tam w tym pokoju były. No i się okazało, że ma pokój obok. Ja mówię, ty, ja mówię, no to w sumie ja chyba aż tak mocno nie muszę wracać. No i wtedy tak się powiem, że zaskoczyło, że się. Tak, skumplowaliśmy się mocno. Eee, potem były takie weź, dziwne wyjazdy jakieś, kurwa, jechaliśmy razem na wesele jakieś w ogóle, no takie naprawdę wyjazdy, gdzie choćbyś się nie chciał z kimś zintegrować, to i tak to nie musisz zrobić. Eee, no a teraz to jest chyba na takim etapie, że po prostu jest tak, wiesz, tak. Dzisiaj nawet gadaliśmy z telefon, bo chłopaki do Laponii jadą właśnie autami, więc no mówię, no jest zajbiście. jakby to, był tak, to była taka znajomość, która tak klikła, że nie wiesz, nie musieliśmy kurwa tam się poznawać. Nie wiadomo ile, dwa wyjazdy i wiedzieliśmy, że jest taka beka po prostu, że jesteśmy w stanie sobie mówię, siedzieć tydzień i jest w Czy gadaliście z nim kiedyś yy, o tym całym rozpadzie ekipy? Jak, jak on, jakie ma podejście do tego? Jakby wiesz, no podejście, no Krzychu jakie mam podejście, no wszystko <laughs> Krzychu jest naprawdę mega taką osobą, która do wszystkiego tak podchodzi, wiesz, tak tak na luzie nie. No bo no, wiesz, jak ktoś jest na przykład z źle, win mówi, no chujowo, no ale, no ale się żyje, nie? No, jakby wiesz, zawsze wszyscy tam wiesz, tam chcieli gdzieś go otaksać, nie pytaniami. A my byliśmy także taką ekipą znajomych, ja i Szymek i wiesz, tam Krzychu, że myśmy gdzieś przeważnie tak było, że jechaliśmy na trzy auta: ja, Szymek i Krzychu. To była taka ekipa. Że ja jechałem na przykład, z Klaudią, on jechał, Szymek jechał z Kasią i ja Krzychu. To była taka nasza ekipa, co właśnie, czy wesele, jedno, drugie, trzecie, zawsze była taka nasza ta. I wydaje mi się, że Krzychu, dlatego się krzył z nami dobrze, bo, bo się się mieli po prostu w dupie, wiesz. No, jak coś powiedział, to powiedział, ale nigdy, wiesz, nie byliśmy tymi znajomymi, ty, a weź tam coś. Powiedz nie? że coś A... od niego siedzieliście. Tak, jakby wiesz, jakby to u nas zawsze było takie, że nawet jak wiesz, czasami o coś tam gadał, nie? dobra, brak, jebać, to nie, no stało się, to się stało. Ten... No, mówi, no dobra, no i tyle, nie? Więc jakby nigdy nie byliśmy tymi znajomymi, którzy wiesz, chcieli wyciągać wszystkie informacje. Jeśli coś wiesz, tam powiedział, no to spoko, ale to też nigdy nie były takie informacje, które by na przykład nie były dostępne, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Wiem tylko tyle, że tam raczej no, no, nic z tego nie będzie, no i, te, no i w sumie chyba tyle. Jedyne co z Krzysiem lubicie robić, to rozwalać podłogi tak, w tych domkach. Jest, kurde, mega! To w ogóle. W ogóle, ogóle że jeszcze przerwę, ale chciałem powiedzieć, że jak na youtubera, z, jak sam to powiedziałeś, małym kanałem, no. miałeś dwie dramy? No nie, no to była drama, kurde, bezsensowna dosyć, bo yy, no pierwsza była jeszcze bardziej bezsensowna niż ta druga, ale jakby no nie da się tego ukryć, że lubimy imprezować. I... Nie da się ukryć, że rozjebaliście domek. Tak. Ale mamy taką ekipę, która naprawdę jak się widzi, no to nie no, ma No Nie ma chuja, no nie Musi się coś wydarzyć. I jakby cała ta historia zaczęła się od tego, że pojechaliśmy tam, weszliśmy do tego domku i ja mówię, kurwa, co to jest? No pomyśl sobie, że może. Jakby masz... to znaleźliście w ogóle? To organizował jakiś tam. Ten domek rezerwował jakiś tam naziomek. Jakby akcja była o tyle. Ciekawa, że myśmy w ogóle tam weszli i babka nam na starcie mówi, to były jakieś dom, domki starych harcerzy. babka mm -hmm. nam w ogóle mówi, że jak będziemy się kąpać, to nikt nie ma prawa zrobić sobie herbaty. I wszyscy takie, co? Co? Że co? No chodziło o to, że tak słabe kable były w tym domku, okay. że jak ktoś się, włączy, jak ktoś się kąpał. Byli. No ale co zrobiliśmy pierwsze? No nie no, musimy sprawdzić. <ślad> Woda, czajnik, Jep Nie ma pan złoty no i wiesz Przy... ja widziałem na filmiku, że ty do tym świata strzelbowska no, jest no prawie, ale to wiesz, jakby ta sytuacja się sama napędzała, bo stwierdziliśmy, no kurwa gdzie my jesteśmy, nie, jakby mm. wiesz no y, co, nie podłączyłem pięciu telefonów do rozładowania, bo spali się domek i wiesz, mm. poszliśmy do niej, i mówimy, że to jest jakaś chyba trochę kurwa przesada, nie, jakby, że y, masz drzwi wejściowe do domku i masz taką szparę u góry i taką na dole jesteś w stanie przez zamknięte drzwi na klucz patrzeć, co jest w domku, kumasz akcję, no, masakra y, Krzychu uszedł, srać to byłeś w stanie, mu, wiesz, dotykać go przez drzwi. Były takie luki wszędzie w tym domu, nie? Grzyb na suficie. Odchodziły te takie, wiesz, takie, co by jeszcze kiedyś takich starych. Kawałki takie farby, tak? Nie, 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 takie tapety, one były jakby takie twarde A, no, z takimi no, no, wzorkami. No masakra, naprawdę jazda na kołach. No i potem była taka sytuacja, że po prostu zaczęliśmy się tam bawić, stwierdziliśmy, że chuj, no w sumie i tak nic nie zjemy, nic o tej godzinie, no to się bawimy tu. No, i po prostu taka Poszło. była sytuacja. No. A i jeszcze potem, co było ciekawsze, bo o tym nikt nie mówił, obok był zlot motocyklowy. Okay. I tam się jakaś grupa oderwała i zobaczyli, że nas gra muzyka. No, i tak naprawdę 50%, 60% uszkodzeń, które powstały, to była ich wina. Bo tam na przykład cały ten taras uszkodzony, no to były to, jak oni wskakiwali przez barierki. Wiesz, jeden, drugiego, jeb, pękła, nie? Ale też, no, nie można powiedzieć że no taka deska pęka, wiesz, jak zeskoczysz, no nie wiesz, no nie ma szans, no, ale muszę przyznać, że ekipa, która tam była, mimo tego, że zapłaciliśmy oczywiście wszystkie straty, które wiesz, tam wyliczyli i nic tam nie było, wiesz, żadnego problemu chyba nawet z nawiązką, ee, no to wspominamy to do dzisiaj jako naprawdę no mega jebnięcie, nie? Jakby nie jestem z tego dumny, żeby to nie brzmiało, że jestem dumny z tego, że rozjebaliśmy komuś jakiś dobytek, wiadomo, ale było to naprawdę w tak tragicznym stanie, że myślę, że Gdyby nie ta sytuacja, to nie jeden z nas by to zgłosił do jakiegoś nadzoru czy coś, no bo tak po prostu wiesz, nie można żyć. Nie? Tam jak jakieś dzieci przyjdą, czy coś, no niech ci dziecko wpadnie, wiesz, tam wszędzie wysoko. No tragedia. No, Czyli dlatego... impreza warta 1500 zł. Tak, no, no chyba finalnie było w końcu, chyba trochę więcej. Więcej. Chyba, chyba więcej, chyba tam koło 2000 tysięcy było. No jakby na skalę zniszczeń, to i tak nie było jakoś dużo, ale myślę, że za pięć koła bym był w stanie kupić cały ten domek i, I, cało, i... osiedle no, i i sobie, i sobie mieć po prostu. Nie, masakra, naprawdę, tragedia. Myślę, że. Normalny człowiek, jeśli by tam przyszedł, to by tam nie wszedł, to by po prostu wróć, powiedział z powrotem, oddać mi pieniądze przez to spojebane, że tu no, grzyb, wszystko, wyłączanie się prądu, kable, które, no nie wiem, czy dodajesz tu zdjęcia gdzieś na, na podcaście mhm. kable wisiały tak gołe, że jakby Masz się... Masz te go... foty? Mam gdzieś tam te foty, Możesz no. Mi podesłać. Jak się po prostu dotniesz tego, to wiesz, po prostu prozjebnąć. Okej, to tutaj wiadomość dla, dla Przemka Pro, żeby pojechał i sp sprawdził te no, domki. Jestem, cieka jestem ciekawy w ogóle, czy ten, jestem ciekaw, czy to w ogóle działa. Czy to funkcjonuje? Może tak. to? Nie, no jakby nie wiem, czy mogę mówić nazwę tych domków, pamiętam ją bardzo dobrze, ale nie, no, 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 zostawmy. Jakby nie, nie, nie robimy antyreklamy. Może wyremontowali. A co właśnie coś śmieszniejsze. Jak ta pani rano, bo tam dwie właścicielki były, mm. jak ona zobaczyła, co w tym domku się w ogóle stało, to ona tak biegła do tyłu, że się wywróciła i rękę za mała na wejściu. I tam w biegła. ogóle było pod, tam było podwójne kombo, bo ta jedna właściwa. Czemu biegło? No ona się przeraziła tym. No chopie masz w domku. Dwumetrową dziurę. No wiesz, ona chciała wyjść z tego. Aha, Spadła, i się... a tam wiesz, też skody były tak zajebiście zrobione. No tam. Wszystko się za, za rękę i nie zapłaciliście. Nie, nie, tam zawieziono na, na ten na pogotowie. No nie, no, no masakra, naprawdę. Nie jestem dumny z tego wyjazdu, ale wiem, że będę miał co synowiósł. Mm. <laughs> Czy. Czy po tym yy, całym incydencie, jak tam wiesz, internet o tym powiedział Konopski w ogóle? Yy, zresztą on tam wypowiedział się z takim dość zrozumieniem, mam wrażenie, że wiesz... Znaczy, tak, tak, bo no też każdy... widział te domki. Mm. Yy. No ale jakby też była taka sytuacja, która nie do końca mi się spodobała. I pamiętam, że jakbyśmy na urodzinach od Glenca, to tam dosyć to. A, bo tak, bo Konopowi byliśmy, mocno tymi... wypomniałem, że po prostu stacja była tyle, że. Dał taką narrację, że wypisał do nas wszystkich, wiesz, co się tam w ogóle działo. Już teraz tam też nie chcę mówić, bo sam już tej sytuacji tak nie do końca pamiętam. Ale narracja była tak dziwna, jakbyśmy tam wiesz, nie wiadomo co zrobili, i wiesz, po prostu jak była okazja, a że jakoś tam lubię sobie te wszystkie niejasności wyjaśniać, jak kogoś widzę. No To ugodzono w rodzinach, ja dobra, i chyba musimy sobie pogadać chłopie, ja mówię, bo trochę żeś tam kurwo poszło. It's, it's. Nie, spoko, spoko, bo gadaliśmy, jakby wiesz, temat sąknięty. Jak on zareagował? W sensie wytłumaczył ci. No nie, no bo wiesz, chodziło o to, że on napisał do mnie, tam do wiesz, różnych innych znajomych, że wiesz, co, co tam się odbywało, że tam był krzychu, i wiesz, w ogóle takie typowe szukanie dziury w całym. Że jakby hmm. wiesz, nie wiem, ale się wypowiem, nie? No, i jakby właśnie o to tam chodziło, że się wie, spotkaliśmy, mówi, nie, no dobra, że była taka sytuacja, że właśnie sobie przypomina, no, ale że, no, może już trochę chujowo, ale że już, jakby też to wiesz, było trochę czasu, nie? Więc też wiesz, nie podszedłem do niego, jej kurwa, chodź tu kurwa, będziemy gadać. Hmm. Tylko, tylko powiedziałem, nie, tylko po prostu wiesz, mu powiedziałem, nie, że, fajnie, jest pokopiona, drinka się napijemy, ten ja wiem no, ale kurwa, wy, ty tam kiedyś odibałeś taką ja wiem i po prostu muszę ci to powiedzieć, bo siedzi mi to w głowie, a jak mamy gadać, to wolę gadać z kimś, z kim wiem, że mam, wiesz. To, no, wszystko. No, no, clear. Czy, czy potem spadł na ciebie jakiś hejt? Ci nie, co ty, jakby to, wiesz, tam wszystko było nastawione, to na krzycha, nie. Jakby na nas to tam nas by tam mogło dobrze nie być. Mm. Wiesz okay, o co chodzi. Okay. Jakby zawsze zawsze dostaje ten, co jest naj, największy. nie Więc jakby to, to tylko o to chodziło po prostu, że. Gdyby, ja myślę, że w ogóle gdyby tam nie było krzycha, to by nie było tej akcji. Bo oni się dowiedzieli, że tam był krzychu, dopiero po sytuacji, jak oni rano weszli. I tam była jakaś tam córka tej jednej, tej, no i się kurwa, no. wiesz, wszystko zakrzewło, nie? I co było w ogóle najlepsze, oni wydali to świadczenie, że myśmy zniszczyli ten domek i w ogóle, gdzie już było wszystko rozliczone. Mhm. Czyli wiesz, jakby no, takie coś można dodać, jak bydło wyjedzie i zostawi takie coś i się nie rozliczy, to tak. okej. Okay. Ale nie w przypadku, kiedy my sami czekaliśmy, żeby wiesz, przyszli. My sami stwierdziliśmy, że dobra, nie będziemy robić przelewów, tylko po prostu pojedziemy do bankomatu, wypłacimy pieniądze, zapłacimy tyle, co trzeba. I oni dopiero jak dojechamy do domu, dodają to, to oświadczenie. Nie? Czyli w ogóle, wiesz, totalnie nie po drodze takie rzeczy się robi. Nie? To było tylko po to, żeby wiesz, no, przyciągnąć ludzi no, i tyle. Nie? No i chyba w ciągu. Tylko, że szkoda, że nie było do czego. Tak, po, gdyby to był fajny ośrodek. Gdyby to był skok na kasę. Gdyby, no myślę, znaczy, no, wiesz co, no na pewno yy, wydaje mi się, że to, co zapłaciliśmy, no to to trzeba było wsadzić w naprawę mm -hmm. tego domku. Ale no, mówię, no, jeśli, jeśli by to trafiło na troszkę bardziej rygorystycznych ludzi, to myślę, żeby kurwa zamknąć cały ten obiekt. Bo mm -hmm. naprawdę to była tragedia, naprawdę. Czy ty, jakby ze swoją mm, osobą i swoim kanałem, spotykasz się z hejtem w ogóle w internecie? No, jakby u mnie hejt jest, y, powiedzmy, że Dobra. na porządku ciennym, dlatego że kiedyś miałem taką, wiesz, sytuację, o której pewnie wiesz z tym lisanem. No. To się ciągnie, to się ciągnie jak. to się jeszcze ciągnie? Tak. Y, to to ile si to było lat temu? 2019, chyba rok lub 2018. Mhm. Nie, no, nawet szczerze nie pamiętam. No, sprawa w sądzie jest dalej. Co ty gadasz? Tak. Ta sprawa trafiła do sądu. Bardzo dużo nieścisłości powstało. Nie mogę chyba więcej nawet mówić. Sprawa się zakończyła tak naprawdę Kurde nie, z dwa miesiące temu, może była ostatnia rozprawa. Mhm. Czekamy teraz tam na, 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 jakby na wyrok, co tam się, co tam się wydarzy. Ale według mnie bardzo śmieszna sytuacja, nie? No, już nawet, nawet nie chcę. Najpierw nie, no jakby hate, mi... wtedy był ogromny. Był, był na tyle ogromny, że yy, ja sobie to tak przedstawiłem, że jeśli to by się wydarzyło teraz, to bym pewnie to. Ach, na pewnie Na 100% bym to inaczej zrobił. Mhm. Bo motyw, kiedy to się wydarzyło, kiedy to by był 2018 rok, co on mi tam wypominał, że tam coś niby nie grało, gdzie o wszystkim bardzo dobrze wiedział. To nie wiem, to był taki moment, gdzie hejt w internecie jeszcze nie był tak. Jakby wiesz, nie było tej, jak to, ja ja to tak sobie nazywam, tej, takiej wiesz tej fejmowej patologii, nie? Mhm. Czy nie było tych wiesz, tego dogryzania się, nie było tych wszystkich, wiesz, powstawania tych. Y, no kurwa, wtedy, wiesz, wtedy jeszcze nie było takich dram, dram. No nie tak? było wtedy, no. właśnie dram. To chyba jestem. Nawet bym powiedział delikatnym pionierem. Jeśli, jeśli chodzi o dramy motoryzacyjne, naprawdę. Okay. Bo wtedy wiesz nie było takiego wyciągania z Brudu. Wiesz, tak by to, można powiedzieć, że on to rozpoczął. Naprawdę. <laughs> no i to było takie, że wiesz, nie było się koło poradzić. Nikt kurwa zbytnio nie wiedział, co ci ma powiedzieć. I bardzo się postąpiłem, że w ogóle. Yy, nagrałem swój ten film, taki wiesz, tłumaczący mnie w tak słabym świetle, bo mogłem tam powyciągać niesamowicie dużo rzeczy, które by ludziom otworzyły i zamknęły tę sprawę raz na rok, jak się, raz, no, raz na zawsze, yy, a ja po prostu chciałem do tego podejść, wiesz, jeszcze z mamą o tym gadałem wtedy, mam mówi nie, no, że wiesz, nie można tak mocno, wiesz, naciskać, yy, nie pokazuje się prywatnych rzeczy, rozmów, co aktualnie twierdzę, że było największą głupotą, że tego nie zrobiłem, bo on w późniejszym czasie wyciąga wszystko a, ty, A ja już potem wiesz, to co wydasz pierwszy raz jest najbardziej oglądalne, nie? Ten drugi raz już nie będzie tak dobry. No i, i po prostu już po tej już jebać, niech się dzieje, co chce, nie? So, i ten spród się dalej ciągnie za to. Jak się no wiesz, no, jakby teraz to już bardziej w formie opowieści, nie? A to hmm. ten odzetki, nie, ale nie, że ktoś nie lubi, tylko bardziej się śmieje, nie? Bo jakby hmm. sama sprawa jest tak kurwa śmieszna, że każdy, kto ma dwa jajki, to wie, że jeśli ktoś. Prowadzi działalność związaną z wiesz, zakupem i w ogóle są. Ja wtedy nie miałem działalności jeszcze, ale jeśli on kupuje samochód i prowadzi od lat działalność i kupuje takie coś, i kupuje ten samochód przez 3 miesiące i przez 3 miesiące nie jest w stanie go sprawdzić, gdzie wie dobrze ode mnie, ma informację, że samochód był uderzony z tej strony. No to jest takie kurwa, wiesz, szukanie Tym bardziej, że się odezwał po dwóch latach, prawie od zakupu, nie? To ty gadasz. No, to było tak ty też, że mi kupiłeś samochód. Tak. Ile? No, za dwa lata temu. Może. No, 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 to no, teraz no. byś teraz by się do mnie odezwał. Ty, słuchaj, no trochę, przejebać, chuja. Okay, Dlatego to, dogadziemy. wiesz, no, to bardzo, bardzo dużo ludzi w ogóle nie znało tego kontekstu. Ja w ogóle nie wiem, czemu w ogóle o tym powiedzieć, że to było po takim czasie. To nie było, że, wiesz, szedłem samolot po tygodniu i słuchaj, coś się zniehalo. To było stare, wiesz, po parę, dwóch latach od zakupu. Nie? Dlatego mówię, no to był bardzo mocny hejt. Yy, mieszkałem wtedy, yy, mieszkałem z Klaudią, rozstaliśmy się w zasadzie też przez to, bo jakby nie ogarniałem w ogóle, wiesz, ja byłem nieobecny. Ja żyłem tylko tym, że wstałem rano, o ile w ogóle udało mi się zasnąć, odpalałem telefon i czytałem wszystkie komentarze. Czyli robiłem wszystko to, czego nie powinienem nie robić. Jak robić, czytałem wszystkie komentarze, znaczy... wchodziłem na Instagrama, stary, no wszystko. Jeśli chodzi o firmę, dostałem kontrolę skarbową. No, no, no naprawdę, jeśli wtedy działo się coś złego, to mnie już nic nie zaskakiwało, nie? Mieszkam akurat, stary dom miałem przy głównej drodze, tam, gdzie kupować mm -hmm. ode mnie samochód no to tam jest taki mały parking przed tym, to ludzie byli w stanie w nocy stanąć samochodem, krzyczeć mazak ty chuju, złodzieju pierdolony, kamieniem, jajkiem sobie rzucić, jakby to było dla mnie takie, aha, no spoko, ok, no naprawdę, ciężki okres, nikomu nigdy, największemu wrogowi nie polecam, z chłopakami, żeby chwycić trochę takiej normalności, wróciłem do starej zajawki, jakby auta na chwilę odstawiłem, zacząłem na BMX-ie znowu, no to jak się ktoś dowiedział, że jestem w Warszawie na skateparku, to powiedział, że ja nie wyjdę z tamtego skateparku. I wiesz, i jesteś z ziomkami, ale cały czas z tyłu głowy masz to, że akurat to, pamiętam, był motyw, jak jeździ w sławkach i na iPhone'ie sobie przełączałem, wiesz, muzykę, nie? No ale patrzysz na Instagram jakieś, wiesz, wiadomości, no i wiadomość, nie? Od jakieś tam chłopanie, No, że wiemy, że jesteś na tym, na tym skateparku, no i najprawdopodobniej z niego nie wyjdziesz. I to jest takie coś, że teoretycznie, aktualnie myślę, że po tylu latach wiesz, prowadzenia i biznesu i w ogóle dziwnych znajomości i wszystkiego. Teraz to bym to chyba olał, ale wtedy byłem, no jeszcze mogę powiedzieć, gówniarzem, gdzieś tam wiesz, miałem 19, tam 20, nie, przepraszam, 21 lat. Yy, I to było takie, że wszystko do ciebie dochodziło w 100%. Nie? nie byłeś w stanie nic sobie gdzieś tam wiesz, zrzucić do tyłu, tylko to wszystko było tak. Wszystko, co przeczytałeś, to byłeś pewny, że to się wydarzy za, za sekundę. Więc jakby pojechałeś i z kumplami, hihihaha, a za chwilę dostajesz takie coś i mówisz, dobra, no to już chuj z wyjazdu, nie? Czyli Wiele, ja już się połowiłem. No tak, tak na grubo dwa lata. Tak na grubo trwało dwa lata, że, że od jakby, wiesz, początku tej sytuacji, kiedy on wypuścił na mnie te filmy, które no, są po prostu dla mnie aktualnie, jak to na to patrzę, parodią, no to się to ciągło no prawie tam dwa lata, nie? Jakby wiadomo, no, rok to był taki grubo intensywny, że rozstałem się z dziewczyną, ona się wyprowadziła, ja potem tak naprawdę nawet wiesz, najgorsze, co jest w tym wszystkim, to było to, że to był taki hejt, bo tam wiesz, kilka milionów to widziało, że rozmawiasz ze swoim nawet kumplem i patrzysz na niego i mówisz. A ciekawe czy ty jak teraz ze mną gadasz, to myślisz, że jestem winny, czy nie winny? Wiesz o co chodzi, mhm. że. Jest taki hejt, że nawet nie wiesz, czy możesz komuś ufać. I to było chyba takie, chyba takie najbardziej wtedy, co, co mnie tak dobiło, właśnie, że ja zawsze byłem taką osobą gdzie wszędzie było mnie pełno, śmieszek, hi, hi, ha, ha żarty, a nagle kurwa, to wszystko nie jest żartem, <laughs> to wszystko się dzieje, nie? Odcisnęło to on tobie jakieś piętno? takie stole. No, bardzo mocne. Jakieś? Myślę, że od tego momentu na pewno nabrałem dużego dystansu do, do ludzi, do, do tego, co. Chyba przede wszystkim to są złote słowa mojej mamy, że yy, nie możesz, żeby tego jakoś tam nie spaścić tego, nie, ale że wszystko co się dzieje jakby teraz, i nie możesz tego przekładać, że to się będzie działo cały czas, że jakby wiesz, to że teraz z kimś rozmawiasz jest dobrze, to nie bądź pewny, że to będzie dalej twój kolega za, bo to wiesz, też ta sprzedaż polegała na tym, że ja to sprzedawałem znajomemu. To wiesz, też nie było tak, że to przyjał pan. X kupił, Elo. To też była osoba, która słuchać, będziemy robić niesamowite rzeczy. Ja mówię, kurwa, no spoko. Jakby ja się krzyczę no wszystko wiesz o samochodzie, tak? ci, że był uszkodzony, sprawdziłeś samochód, przyjechałeś, auto było rozebrane, ja ci tylko dopiero potem przywiozł. I rozmawiasz z kimś, i nagle ta osoba staje się osobą, z którą gdzieś tam wiesz, rozmawiasz, gadasz przez telefon, śmiech, ich. Nagle to jest osoba, gdzie żałujesz wszystkiego, że kurwa w ogóle poznałeś. Jakby wiesz, nie miałem nigdy jakichś tam negatywnych, że tak powiem, wiesz, myśli co do niego, bo według mnie nigdy nie powinno się żyć komuś źle. Mhm. To jest jakby, jak tak myślisz, to pewnie się to wróci w Twoją stronę. Ale na pewno to był taki ból, którego nikomu nie życzę. Nawet jemu. Pomyślałem sobie, że chciałbym zadawać każdemu gościowi pytanie. Kiedy w życiu byłeś najniżej? Czy to był ten okres? Tak, zdecydowanie tak. To było tak nisko. Że no pamiętam chyba takie, co tak wiesz, mocno gdzieś tam siedziało w głowie, że byłem już tak kurwa nisko od wszystkiego, od wszystkich, że chyba najbardziej co mnie cieszyło moja mama, że choinka przyjada do domu. Jak na święta stary przyjadę ubrać z nią choinkę. Bo mama wiedziała, że jest, że jest bardzo źle. Ja mieszkałem sam. Tak mówię, no, Klaudia się wyprowadziła, i ja znowu jestem taką osobą, że wiesz, nie przyjadę, nie porozmawiam, tylko ja wsiadłem w samochód, jeździłem. mama po prostu się bała panicznie, że ja kiedyś wiesz, po prostu nie wytrzymam i coś się przez to wszystko stanie, nie? I mama była w stanie dzwonić co chwilę i mówiła: Dobra, ej, a gdzie jesteś teraz? Mówiłaś, że no, jadę autem, tu, tu, tu. To, jeśli mogę cię prosić, to za chwilę są święta. Nie chcielibyśmy, żeby coś się w ogóle stało. Czy mógłbyś po prostu zawrócić albo jechać w naszą stronę. Ubierzemy choinkę i wiesz, jakby zapomnimy. I to, to było akurat ten, to było niedawno, jakby po, po tej sytuacji. Więc to te pierwsze takie dni to były takie, wiesz, najbardziej hardcore, nie? Bo, bo to się cały czas wylewało, nie? To tak naprawdę, na który portal nie wszedłeś, to byłem ja. Że oszukał, że coś tam, nie? Najbardziej co mnie boli, że bardzo dużo osób wyciągło bardzo połopne wnioski, że właśnie oszukałem, że nie warto mi ufać i w ogóle te same osoby po trzech latach przodzą do mnie siema. Ja wie, nie, tak nie będzie. Ja wie, bo ja, może ty nie pamiętasz, co mówiłeś na mój temat. To pamiętam, była taka Strzelecki, była taką osobą, mm -hmm. też co, co, co ma kanał. Napisał na mój temat dosyć. Ja tego nawet szukałem, ale chyba nie, wiem, czy to usunął, czy nie. Jeśli to oglądasz, to możesz mi to podesłać. W sensie, jakby nie mam już z nim żadnej złej krwi, żeby nie było. Ale napisał tam właśnie na mój temat, że wiesz, że. Połamanego grosza, bo ode mnie nie kupił, czy nawet nie jestem warty połamanego grosza. No takie coś, no, no wszyscy to wtedy mówisz, tak, coś, coś w tym stylu. I tak wiesz, no to jest taki motyw, że wchodzisz, tak, wchodzisz na jakąś stronę motoryzacyjną, film z twoim autem, z twoją mordą na pierwszej części. Mówisz, no okej, okay, dobra. Dalej, to samo, dalej, to samo. Wchodzisz na Instagrama, wiadomości inne, zwykłe, ogólne, wszędzie jest, stara, widziałeś, a widziałeś, a widziałeś. Wchodzisz w wiadomości, znajomi ci piszą, mordo, ty widziałeś co o tobie jest, jakby wiesz, siedzisz sam w domu i wiesz, po prostu wszystko ci zaczyna, wiesz, kręcić, nie? Jedyna łaza spokoju to był dom młodych rodziców. Czyli tam no... wchodziłem do domu i wszystko było, synu, ten, przestań, jest przecież wszystko git. I ogólnie uważam, że moja mama miała najwięcej w tym racji. Cieszmy się, że są wszyscy zdrowi. To, co się teraz dzieje, to kiedyś to przeminie. I może gdybym się czuł jakkolwiek winien tej sytuacji, która wtedy, jakby wiesz, miała miejsce, to może bym do tego inaczej podchodził. Ale wszystkie czy filmy czy odpowiedzi, które robiłem, robiłem z konsultacją z moimi rodzicami, bo oni wiedzieli, że nie było takiej sytuacji. Wszyscy, jakby wiesz, koło tego wszystkiego byli, nie? Wszyscy wiedzieli, że to jest wyssane po prostu, to jest akcja wyssana z palca. No i w sumie jedyne, co mogę stwierdzić, no to to, że to, co mama mi powiedziała, że ludzie, którzy są teraz, nie, nie wiesz, czy będą jutro. No, i na pewno wiem, że jestem aktualnie po tej sytuacji mocniejszy o 100 razy. Chyba nie wiem, czy to 100 to jest dobre określenie. No, rozumiem. W takim razie, kiedy rzuciłeś najwyżej? Najwyżej? No, może to dziwnie zabrzmi, albo przynajmniej nie chcę, jakby nigdy się nie czuję wysoko. Mm. O. Zawsze mam cele, zawsze mam tak, że nawet jak jest wysoko, to uważam, że jeszcze nie jestem wystarczająco wysoko, bo mogę być wyżej. Więc jakby yy, teraz mam taki okres, że sporo tam ludzi mówi stary: no, postawić dom wiesz, w rok, założyć rodzinę, yy, wiesz, i też mówimy to tak jakby o sytuacjach oczywiście się nie przechwalając, ale gdzie tam wiesz, powiedzmy, że bez kredytowych. No to tym myślisz, no, dobra, no, jest zajbiście. Tylko, że ja tego nie wiesz, nie odbierasz. Tego. Nie biorę tego do siebie, że o, teraz jestem kurwa gość. Tylko mówię, no dobra, no to zajebiście. nie? Czy to się po prostu udało, ktoś to docenił, fajnie, ale idziemy wyżej, nie? Jakby uwielbiam się otaczać ludźmi, którzy, przy których się rozwijasz, a nie przy których stoisz, nawet czasami o tym nie wiesz, że stoisz, a tak naprawdę stoisz. Więc ja naprawdę bardzo szanuję gdzieś tam grono ludzi, którzy. Nawet podrzucają pomysły, nie? a mhm. dawaj, a skup to, a choć zrobimy to, a, a może się uda, nie. I ten najczęściej może się uda, jest bardzo trafne i polecam każdemu wychodzić z takich swoich stref komfortu, bo tylko tym jesteś tak naprawdę w stanie coś zyskać. I dlatego właśnie uważam, że yy, mimo tego, że aktualnie wydaje mi się, że jest dobrze, chociaż miałem ostatnie pół roku bardzo ciężkie, bo połączenie wiesz, budowy domu, wypłaty no, no, wszystkich grazie. pracowników, wiesz, jakby jestem osobą, która nienawidzi komuś wisi pieniędzy. Wiesz, też nie mówię, że jestem bardzo terminowy, ale wiesz, nie ma sytuacji, że nie, wiesz, nie, nie wiem, wiszę ci pieniądze i ci nie odbieram telefonu. Mm. Nie? Więc jest to w tą stronę, że po prostu miałem bardzo dużo na głowie, wiesz, dziecko, yy, akurat jeszcze z moją kobietą otwieraliśmy jeszcze jeden jakby tam interes. Więc budowa domu, budowa jeszcze czegoś, do tego zgranie, wiesz, firmy, żeby było za co wszystkich popłacić, to było naprawdę mega ciężkie. No i tu kolejny raz wiesz, uką w stany rodziców, bo raz nie wytrzymałem, po prostu wiesz do ja kurwa, nie daje rady, nie? Ja mówię, wziąłem se taki plecak ciężki pod tą górę, że ja mówię, już po prostu nie dam rady. I to pamiętam było po 30 mojego przyjaciela, wiesz, trochę wódki, trochę wszystkiego i to po prostu pękło. I powiedziałem zazunęcie do moich rodziców w nocy, ja mówię, kurwa, mówię, no, muszę z wami porozmawiać. A mój tata, no to zapraszam, napijemy się whisky, porozmawiamy. I to jest taki motyw, że yy, nieważne gdzie jestem, nieważne jak jest dobrze, nieważne jak jest źle, to rodzice u mnie są zawsze na pierwszym miejscu. Jakby zawsze... Obojęt... No to słychać w tym, jak mówisz, jako, że mama jest dla ciebie Ja mam taki ważny. motyw, yy, że zawsze obecnie co kupię, to jadę do moich rodziców. Jak kupiłem Porsche, to poprosiłem mojego tatę, że te Porsche stało do mojego domu 10 km. Ja tam tak naprawdę mogę sobie na rowerze jechać, ale ja do mojego taty, ja mówię, to jest tak ważny motyw, motyw, to jest tak ważny moment w moim życiu, że chciałbym, żebyś po prostu był obok. Ja wie i wiesz, i tyle. No dobra, no, a mój tata taki, wiesz, no dobra, no, kurwa, dobra, przyjadę po ciebie, nie? I wiesz, powinniśmy to kupić, jakby po prostu dla mnie zawsze to takie, że to jest dom rodzinny, to są rodzice i jakby według mnie te wartości są najważniejsze, bo bez nich w życiu nie byłbym tu, gdzie teraz. I jakby według mnie trzeba o tym pamiętać, bo... Yy, jakby wiesz, no, gniazdo, z którego wyszedłeś, to jest takie no, najważniejsze, i ono zawsze będzie największe, i mimo to, że będziemy miał kiedyś lepiej, to nie zapominaj skąd tak naprawdę wiesz, się wywodzisz, nie? Jeżeli jesteśmy obok rodziny, to jest takie jedno pytanie, które chciałem zadać na początku, ale gdzieś tam uciekliśmy już no. w samochody bardzo szybko. I jakie to jest uczucie, zostać ojcem? Eee, kurde, to czy to jest, jest super, czy jest przerażające, czy to jest. Wydaje mi się, że zależy od faceta. Ja mam bardzo. Mm, może imprezowy, teraz już może trochę mniej, ale bardzo. Hm, jak to nazwać, dobrze, żeby to głupie nie zabrzmiało. obciążają. Nie nie, 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 Ja mam bardzo. Y, taki żywiołowy tryb życia. W mm -hmm. sensie, że mnie jest wszędzie pełno. Dla mnie dom to jest po to, żeby się w nim wyspać i nabraciły na kolejny dzień. Nie po to, żeby tam siedzieć, chociaż teraz, przez nasz jak mam nowy dom, to jest trochę inaczej. Ale bardziej chodzi o to, że yy, my jesteśmy tak długo. Jakby wiesz, to nie było tak, że to było zaskoczenie, że tam wpadka. Od jakiegoś tam czasu po prostu stwierdziliśmy, że dobra, no jakby zabezpieczenia idą na bok. Jeśli będzie, to będzie, jeśli nie, to nie. I tak jak mówię, zawsze było tyle pracy, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że chyba któryś z nas nie domaga. No, bo jakby to nie było możliwe, żeby uprawiać miłość przez tak długi czas. Tam wiesz, mówimy o chyba dwóch latach. Okay. I nic z tego nie ma, nie? I to jest takie korde. Ale stwierdziliśmy, że jeszcze to nie jest ten moment, kiedy wiesz, yy, jest co panikować, więc po prostu będzie to będzie. I to był taki super okres. Pamiętam, w zeszłym roku we wrześniu yy, nakupiłem naprawdę tyle samochodów, że ja myślę, że moja kobieta mnie zabije. Ja pojechałem do mojego kupla i kupiłem wszystkie auta, które miał na placu. Hmm. Oni mi to przecież poprzywozili lorami w ogóle. Ja miałem jeszcze kupę swoich samochodów i to był taki motyw, kiedy ja ogólnie uwielbiam, uwielbiam nie mieć pieniędzy, ale uwielbiam mieć te pieniądze zainwestowane. I to był taki motyw, kiedy wchodzić i mówisz, ha! Ale gruzu najebało, nie? W sensie, wiesz, tyle roboty, to może przynieść tyle możliwości, wiesz, tyle zamian, tyle sprzedaży, no, zajebiście, ja uwielbiam, po prostu kocham. No i mówię, dobra, no, jest grubo. Jakby jest tych aut naprawdę w chuj. I przyznam szczerze, możesz mi nie uwierzyć, możecie wy mi nie uwierzyć, to był yy, nie wiem tydzień w moim życiu, którego nigdy nie zapomnę. Ja sprzedawałem po 6-7 aut dziennie. I to było tak, że ja wystawiałem, ktoś dzwoni, niech pan przywiezie. Mój pracownik stał i mówi, to jest niemożliwe. To było tydzień przed naszym wyjazdem na wakacje. A ja się jakoś tak akurat do kolegi mówię, zobaczysz, że do wakacji tych aut nie będzie. Ja na Instagram wrzucałem, ktoś auta mówi, ty, słuchaj, do, akurat do pizzerii takiego to potrzebuje. ciul sprzedane, tu ciul sprzedane. Ja wiesz, to jest niemożliwe. I wiesz, chyba nie było piękniejszego uczucia, jak pojechanie ze znajomymi na wakacje z taką pustą głową, że plan został się. wykonany. Wiadomo, no coś tam pozostawało. Nie mówię, że wiesz, sprzedałem idealnie te wszystkie samochody, ale jakby te najważniejsze samochody, które wiesz, przyniosły jakby najwięcej zysku i były, wiesz, dobrymi sztukami, no wszystko poszło. I jakby wiesz, lecisz do tego na, na te wakacje z taką głową, że. Kurde, nawet spoko, nie? Stać się nawet, żeby sobie skuter wodny wynająć i nie będzie to jakieś tam, wiesz, bolące, no. jeśli chodzi o ten. No i to były wakacje, kiedy powstał nasz syn. Czyli jakby dalej jest to prawdą, że głowa blokuje chyba cały organizm, jeśli tak, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, oczywiście nie jestem lekarzem. A tak mi się wydaje, że tu głowa chyba odegrała całą rolę, że spokój wewnętrzny, po prostu wiesz, były wakacje, odpoczynek I, i tam to poszło. No i pamiętam yy, wróciłem z pracy, myślałem, że moja kobieta to trochę inaczej zrobi. Wróciłem z pracy, arbaj galoty, brudne. 22 leżę na telefonie, oczywiście przeglądam Olixa i Marketplace. I moja kobieta wychodzi, z, dołu, wychodzi z góry i mówi Ej, chyba jestem w ciąży. Teraz taki motyw, że no jest tyle opcji, które mogły później tak. Mógł test, jakby wiesz, no, nie, nie wiesz o co chodzi, nie ja wiesz, ale ja mówię, że co? A ona mówi, no, mówi, no tutaj mi się spóźniał okres, i tak stwierdziłem, że to zrobię, mówi, no, ale już dużo razy mi się spóźnia, jakby wiesz, no, to, 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 no i faktycznie się okazało, po rano, kupiłem jeszcze dwa testy, i się okazało, że jest skład w ciąży, ale. Pierwsze co? No jakby pierwsze odczucie jest takie, no nie ma się co cieszyć, bo bardzo dużo dzisiaj yy, tak, tak, jakby tak. jest tych problemów, że wiesz, to jakby nie dochodzi do finału. No, ale jak już potem, wiesz, to zaczęło być yy, spokój. Jakby ten okres 9 miesięcy, wydaje mi się, to, jest, to nie jest bez powodu ten okres taki długi. W sensie, jesteś tak zmieni jesteś w stanie tak zmienić głowę, że ja przez pierwszy miesiąc byłem przerażony. Wszyscy się pytali, jak ją ja stary inni jakby nie wiem, mnie jakby pytasz mnie o coś. O czym w ogóle nie mam pojęcia, a pod koniec ciąży, to ja mówię, no dobra, no przecież wiesz, no to yy, ta systematyka taka yy, jest ciąża, dowiadujesz się, potem kupujesz jakieś pierwsze zabawki, jakieś pierwsze prezenty, do, ta głowa się tak, wiesz, mega do tego, tego. przyzwyczajasz, to się już dzieje, jakby to jest ok, ale nic nie zastąpi motywu, jak był port. Yy, odbiór dziecka. Bo Klaudia miała mieć miała rodzić naturalnie, ale okazało się, że będzie jednak cesarskie cięcie pojemniem Suprom na, na, na oczywiście na ten poród. To poród dziecka i kangurowanie czyli ja bym jakby pierwszym osobą, przy którym to jest kosmos. Jakby nie jesteś w stanie sobie nawet tego wyobrazić, że teraz za, za tej szafy wychodzi pielęgniarka trzyma twoje dziecko czyli coś co ty stworzyłeś ty zrobiłeś to jest twój to jest w ogóle wiesz, twój podopieczny na którym ty też będziesz panował będziesz go uczył wszystkiego no to jest taki szok że nie da się tego opisać po prostu słowami nie da się I aktualnie Bruno ma tam niecałe 5 miesięcy a ma już 5 miesięcy skończył teraz bo jest ósmy wczoraj yy, i no, każdy uśmiech każdy ząbek już ma dwa to stare, takie przeżycie, że no naprawdę no bardzo dużo się zmienia. Jakby na, na, na pewno sobie jesteś w stanie od P razu. Powiedz mi, czy człowiek czuje wtedy miłość, czy bezpieczeństwo, czy jakieś zapewnienie? Najbardziej co poczułem, to jest coś, że zawsze byłem typem człowieka, który obecnie gdzie spał. W sensie, wiesz, jakbym dzisiaj tu siedział z tobą i ty mówisz, dobra, stary, odpalamy flaszkę i posiedzimy sobie do rana. To chyba jestem na tym etapie, że mi się powiedział, nie, no wolę spać w domu. Mhm. Przytulenie dwóch osób. Yy, swoich dwóch osób jest tak niesamowite że nie da się tego jakby opisać dalej jest fajnie wiesz w sensie akurat ja mam taką kobietę która nie jest problematyczna czyli jakby wiesz wyjazdy motoryzacyjne dalej są jak ona gdzie jedzie też ja zostaję z dzieckiem mamy super wiesz yy, rodziców po obu, po obu stronach ale no, zmienia się tak yy, głowa wiesz no widzisz cały czas swoje dziecko czyli ten jego pierwszy uśmiech Rodzice tobie to opowiadali, a teraz ty sobie wyobraź, ty będziesz to opowiadał jemu. Zresztą to jest naprawdę, no można było o tym mówić, 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 ale to trzeba przeżyć. I na pewno, co mogę powiedzieć, bo tak jak mówię... Róbcie dzieci. Tylko. <śmiech> <śmiech> nie, jakby bardziej chodzi o to, że ja byłem typem bardzo imprezowego człowieka, że są też, że jakśmy się też poznali już tam tak. ileś lat temu. I uważałem, że nigdy nie dorosnę do bycia ojcem. W sensie, że jakby wiem, że mnie to zawsze pokona. Nawet nie chciałem o tym myśleć. Aktualnie uważam, że jest to zajista rzecz. Czyli nawet da się ujaźnić takiego imprezowicza, jak ja, że on może stwierdzić, że to jest fajna rzecz. Naprawdę, jakby no, kosmos. <laughs> nie, ma, nie ma co tu więcej mówić. Macie na koniec y, szybkie pytania. Szybkie pytania, które są szybkie odpowiedzi. Nie pójdziesz nad nimi nie wiadomo, jak długo no, zastanawiać. I to jest y, ten i to jest coś w stylu. Yy, że bez cięcia jedziemy, tak? Spokojnie. Dobra, uwaga. Dawaj. Z którym ze wszystkich samochodów, które miałeś, chciałbyś porozmawiać? Yy, z Nissanem 350 to naprawdę chciałbym z nim porozmawiać. Co on mi zrobił? Do której ery motoryzacji chciałbyś się cofnąć? Yy, teraz jest dobrze. Okay. Yy, w jaki samochód, który miałeś, chciałbyś się zmienić? W Nissana gtr -a. Eee, jaki samochód zagrałby ciebie w filmie? Eee, o kurde, eee, Toyota Supra. Eee, jakie supermocy miałby twój idealny samochód? Palenie gumy i strzelanie. Jaki samochód kupiłbyś teraz swojemu synkowi? Golfa 2 też taki miał ja na samym początku. Okay. Eee, gdzie zabrałbyś swój ukochany samochód na wakacje? Do Dubaju. Do Dubaju. W jakie zwierzę domowe zmieniłby się Nissan 350? Srokę. Gdyby to było możliwe, który samochód chciałbyś zjeść? Garbusa jubitla, Takiego żółciutkiego. Co byś powiedział wszystkim handlarzom samochodowym? Pamiętajcie, że marża jest najważniejsza. Dzięki Macie. Dzięki.